W dniu dzisiejszym spróbujemy przedstawić Państwu informacje dotyczące ogólnie programu i zasad programu GECON. W następnym punkcie spróbujemy Państwu przybliżyć wszystkie informacje dotyczące zagadnień formalnych związanych z naborem w ramach tego programu. W kolejnej części skupimy się na zagadnieniach finansowych, które pozwolą Państwu może bliżej zrozumieć zasady i formy finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kolejnym punkcie przedstawimy zagadnienia prawne, które Państwo nurtują w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego programu. Następnie Narodowy Fundusz Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawi Państwu zasady dotyczące finansowania fazy W. Następnie zrobimy sobie króciutką przerwę, po której zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Chciałabym Państwa prosić, żeby skupić się na tej części pierwszej formalnej, w którym będziemy Państwu przedstawiać różne informacje i o ile będzie to możliwe, to prosimy o jakby zapamiętanie swoich pytań, natomiast zadanie ich w drugiej połowie naszego programu, tak żebyśmy mogli spokojnie zdążyć z czasem. Na pewno będziecie Państwo mieli możliwość zadania wszystkich nurtujących Państwa pytań. W takim razie zaczynamy i chciałabym prosić pana Marcina Jamiołkowskiego z Narodowego Funduszu o przedstawienie ogólnych zagadnień. Następnie pani Edyta Roman, pracownik centrum, przekaże Państwu informacje formalne dotyczące naboru. Dziękuję pięknie. Tutaj jest ta prezentacja gdzieś. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Miałkowski i reprezentuję Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I przyszło mi tutaj dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu takie wprowadzenie, może krótką genezę tego, jak powstało, jak wykluło się to nasze wspólne dziecko, które jest GECON-em. Być może część z Państwa już miała przyjemność aplikować do GECON-a, czy też orientować się w tym programie. No, jesteśmy z niego szczególnie dumni, dlatego że jest to pierwsze tego typu unikalne przedsięwzięcie na polskim rynku, które było dedykowane wsparciu ekoinnowacyjności. I tutaj jak tak naprawdę nasze dwie instytucje, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i my jako NFOŚ, no, dokonaliśmy synergii naszych kompetencji. I widząc tak naprawdę to, co jest na rynku, czyli bardzo niską rangę innowacyjności, bardzo niską rangę ekoinnowacyjności, generalnie dosyć kiepską polską sytuację, jeżeli chodzi o innowacyjność naszej gospodarki, pewne problemy w obszarze współpracy biznesu i jednostek naukowych, postanowiliśmy tutaj przedsięwziąć jakieś wspólne przedsięwzięcie i coś z tą sytuacją zrobić. I tak właśnie powstał program GECON, który miał no, zająć się tymi zagadnieniami. Tutaj widzicie tak naprawdę te obszary kompetencji, gdzie jesteśmy silni. Czyli my jako NFOŚ tak naprawdę trzymamy pieczę nad obszarem tych efektów ekologicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tutaj tak naprawdę no, odpowiada za ten obszar innowacyjności. A wspólnie tak naprawdę i to, co przyświecało nam od samego początku, zajmujemy się tym, żeby technologie i projekty wdrożone w ramach programu GECON miały wymiar ten rynkowy. Nie chcieliśmy, żeby te projekty, które są wdrażane i realizowane w ramach GECON-a, no, tworzyły nowe technologie, które będą stały na półkach. Od początku chcieliśmy, żeby te technologie rzeczywiście miały rynkowy potencjał. Na tym slajdzie widzicie właśnie to, o czym w zasadzie pokrótce mówiłem, czyli jakie cele nam przyświecały, co chcieliśmy osiągnąć przygotowując program GECON, czyli właśnie poprawić rozwój ekoinnowacyjności, dostarczyć tak naprawdę na rynek realne efekty ekologiczne, bo to jest to, za co na przykład płaci NFOŚ, tak? My dofinansowując pewne projekty tak naprawdę kupujemy efekt ekologiczny. Poza tym wszystkim stoi tak naprawdę rozwój naszej gospodarki w zakresie innowacyjności, a co z kolei generuje oczywiście zielone miejsca pracy. I tak naprawdę to, co jest bardzo ważne, czyli to zacieśnianie, pobudzanie współpracy pomiędzy sektorem biznesu i jednostek naukowych. Tak naprawdę to jest jedna z głównych barier, którą zidentyfikowaliśmy, która stoi na przeszkodzie tego, że te innowacje i ekoinnowacje
no nie są, nie rozwijają się tak dobrze, jak byśmy chcieli. Tutaj na tym slajdzie mają Państwo krótki harmonogram tego, jak GECON się wykluwał. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, sama idea powstała podczas jakiejś tam niezobowiązującej rozmowy pomiędzy ministrem środowiska i ówczesnym prezesem Narodowego Funduszu. Następnie został zaangażowany w to dyrektor Narodowego Centrum i od słowa do słowa pojawiła się koncepcja tworzenia wspólnego programu. Zanim program się powstała w ogóle nazwa program GECON, program nazywał się Wspólne Przedsięwzięcie w zakresie wdrażania prac naukowych, prac rozwojowych i badawczych w zakresie technologii proekologicznych. To było całkowicie nie do wymówienia i tak też powstał właśnie program GECON. Od jak gdyby takiego wstępnego porozumienia następnie zawiązała się już taka konkretna umowa współpracy i mniej więcej w zeszłym roku, na początku zeszłego roku udało nam się ogłosić pierwszy konkurs do programu GECON, który całkowicie przekroczył nasze oczekiwania. Tak jak Państwo wiedzą, ogólny budżet programu to jest 400 milionów złotych. Natomiast wniosków, które wpłynęło ponad 2,5 miliarda złotych tak naprawdę było tam aplikowania o środki. Tak? Czyli wiemy, jak wielki jest potencjał na rynku w tym obszarze. Wiemy, że jest to dobry obszar, w który należy inwestować. Chcę też zwrócić uwagę, że program był poprzedzony bardzo szerokimi konsultacjami. Naprawdę nie tylko spotykaliśmy się indywidualnie z przedsiębiorcami, jeździliśmy po Polsce, były zorganizowane w Narodowym Funduszu było zorganizowane takie duże forum, były przeprowadzane wywiady, ankiety i wywiady pogłębione, także program naprawdę był przed jego uruchomieniem, program był bardzo szeroko skonsultowany i teraz również drugi konkurs uwzględnia jak gdyby feedback, który od Państwa dostaliśmy, jest w pewien sposób uproszczony, także staramy się go jak najlepiej dostosować do potrzeb rynku i do Państwa oczekiwań. Tutaj zaraz koleżanka Edyta opowie Państwu dokładnie właśnie jakie zasady będą teraz przy tym drugim konkursie. Teraz pokrótce o tych obszarach, w których mogą Państwo aplikować, czyli tych obszarach technologicznych, obszarach tematycznych, do których można składać wnioski. Jest ich 5, czyli od jak gdyby środowiskowych aspektów pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, czystych źródeł energii, efektywności energetycznej i magazynowania energii, ochrony i racjonalizacja wykorzystania wód, no i obszar dotyczącego jak gdyby optymalizacji zużycia surowców i jak gdyby zagadnień dotyczących odpadów. Z premedytacją nie tworzymy żadnych zamkniętych katalogów technologii, w jakie Państwo mogą składać wnioski, bo to mogłoby potencjalnie zabić właśnie tą innowacyjność. Wskazujemy tylko te obszary, w których chcemy, żeby Państwo jak gdyby mogli się wpasować i przekonać nas, że właśnie Wasza technologia wpisuje się w ten obszar i dostarcza zarówno efekt ekologiczny, jak i jest innowacyjna na skalę kraju. Także tutaj tylko powiem o pewnych podpowiedziach, nie mówię, z premedytacją nie zawężamy tutaj technologii, tylko wskazujemy te obszary, a Państwo tak naprawdę chcą i muszą nas przekonać, że ta technologia powinna być finansowana w ramach GECON-a. Jeżeli mówimy o tym obszarze dotyczącym środowiskowych aspektów pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, to przede wszystkim nie chodzi nam tylko o gaz łupkowy tak zwany, tak? Tutaj chodzi o wszelkie rodzaje tego gazu niekonwencjonalnego, czyli to mogą być technologie związane z odmetanowaniem kopalń, czy też gazy z pokładów węgla, czy też gazy zawarte w postaci hydratów. Chodzi nam o wszelkie rodzaje technologii, które bądź zmniejszą presję na środowisko związaną z pozyskiwaniem tego gazu, no bądź zapewnią jakieś efektywne sposoby zagospodarowania i wykorzystania tego typu gazów. Jeżeli chodzi nam o efektywność energetyczną, tutaj również chodzi nam o szeroko pojętą efektywność energetyczną. Nie zamykamy się tutaj w technologiach, które są wskazane w obwieszczeniu czy wynikające z ustawy o efektywności energetycznej. Każda technologia, która poprawi efektywność energetyczną, zmniejszy zużycie energii, czy też projekt, który dostarczy na rynek jakieś nowe, bardzo efektywne energetycznie przedsięwzięcie, jeżeli spełni kryteria programu GECON, powinno być w tym obszarze dofinansowanie. Co jest ważne, te projekty mogą być oddzielnie, w sensie jak gdyby projekty mogą oddzielnie dotyczyć
efektywności energetycznej, a oddzielnie projekty dotyczące magazynowania energii. I to zarówno magazynowanie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, jak i oczywiście z OZE, i tak naprawdę na tym nam najbardziej zależy. Jeżeli chodzi o racjonalizację wykorzystania wód, to co jest ważne, tutaj mogą być projekty, które dotyczą zarówno wód wykorzystywanych w przemyśle, czyli jakieś technologie zawijania, zawracania procesu wody, wykorzystania wody poprocesowej, czy zoptymalizowania wody w procesach technologicznych, jak i projekty dotyczące poprawiania jakości wody tych zasobów naturalnych, czy też wody zrzucanej do ścieków wodnych. Tak? Czyli mówimy tutaj zarówno o projektach technologicznych, jak i projektach z wodą tak zwaną z zasobów naturalnych. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł. Tutaj również nie ograniczamy się do tych tak zwanych konwencjonalnych OZE, tak? Czyli to, co na przykład teraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazuje, tak, zamknięty katalog technologii. Nie, no tutaj myślimy również szerzej. Myślimy o wszelkich alternatywnych źródłach energii, o jakich Państwo mogą pomyśleć. Mogą to być energia z alg, mogą to być paliwa słoneczne. Jeżeli tylko Państwo są w stanie coś takiego wymyśleć i nas przekonać, że to jest dobre i właśnie Państwa projekt jest najlepszy, my to z chęcią będziemy dofinansowywać. No i ostatni obszar dotyczący odpadów i recyklingu. No tutaj jest rzeczywiście trochę ograniczenia, ale to zostało nam narzucone przez Ministerstwo Środowiska, czyli jednak te projekty w tych obszarach powinny być ograniczone do odpadów, które są wskazane w tych aktach prawnych, no ale to niejako zostało nam narzucone z góry. To, co jest ważne i to, co jeszcze raz podkreślę, nie staramy się nie zamykać żadnej ścieżki technologii, natomiast Państwo nas muszą przekonać, że te technologie dostarczą efekt ekologiczny. Efekt ekologiczny, czyli to zmniejszenie presji na środowisko, i pokazać nam, czy ten efekt da się w jakiś sposób pomierzyć, skwantyfikować, tak żebyśmy my to mogli ocenić i w miarę możliwości odnieść się do jakichś standardowych, czy też no, dostępnych na rynku technologii z tego obszaru, tak, żebyśmy mogli dokonać tego porównania i rzeczywiście ocenić, czy to jest innowacyjne, czy to jest lepsze od tego, co można w tym momencie z rynku pozyskać. I tutaj slajd przedstawiający budżet drugiego konkursu, w zasadzie pełen budżet, który wynosił 400 milionów złotych, i to, co mamy w tym momencie na tę chwilę dostępną, czyli te 36 milionów złotych na fazę badawczo-rozwojową, ale z możliwością wzrostu, tutaj na pewno Edyta będzie to podkreślać. Jak tylko się wyjaśnią wszystkie kwestie dotyczące pierwszego konkursu, liczymy na to, że ta kwota się znacząco zwiększy. Natomiast budżet na fazę wdrożeniową, czyli to, co my oferujemy jako NFOŚ, on jest 160 milionów złotych, on jest jak gdyby na fazę wdrożeniową zarówno w pierwszym, jak i w drugim konkursie. Czyli tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy skończy badania, może w trybie ciągłym aplikować do fazy wdrożeniowej i o te środki się starać. Ale o fazie wdrożeniowej będzie w dalszej części bardziej szczegółowo, także na tę chwilę myślę, że ja kończę. Tutaj przekazuję głos Edycie. No i co chciałem powiedzieć. Wiemy, że jest olbrzymi potencjał na rynku. Wiemy, że mamy świetne projekty, wiemy, że mamy świetnych przedsiębiorców, wiemy, że mamy świetne jednostki naukowe i zachęcam Państwa do aplikowania, bo naprawdę projekty Geocona były wyjątkowo ciekawe i wiemy, że jest tam olbrzymi potencjał jeszcze do wykorzystania. Także ja ze swojej strony dziękuję. Dziękujemy bardzo. To były ogólne założenia programu, natomiast w tej chwili pani Edyta Roman, koordynator po stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawi Państwu ogólne informacje dotyczące formalnych rzeczy związanych z aplikowaniem o dofinansowanie w ramach B+R. Ale zanim jeszcze przejdę do... Dzień dobry Państwu oczywiście. Zanim jeszcze przejdę do kwestii formalnych, chciałabym Państwu przybliżyć tak naprawdę zasady, którymi kierujemy się w drugim konkursie przy wyborze wniosków o dofinansowanie, zarówno w fazie B+R, jak i w fazie W. Przede wszystkim, kto może aplikować o dofinansowanie w ramach programu GECON. Mamy tutaj w katalogu wnioskodawców trzy takie grupy. Pierwszą grupą jest przedsiębiorca. Tutaj warunkiem dla przedsiębiorcy jest posiadanie siedziby na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Drugą grupą jest konsorcjum naukowe, które składa się przynajmniej z jednej jednostki naukowej i przynajmniej z jednego przedsiębiorcy. Dlatego wnioskodawcy mamy tutaj ograniczenie, mamy warunek dodatkowy dotyczący partycypacji przedsiębiorcy w kosztach fazy B plus R i ona musi wynosić minimum 20% kosztów, ale o tym jeszcze powiem troszkę więcej przy kolejnym slajdzie. Mamy również trzecią grupę wnioskodawców, to będzie grupa przedsiębiorców, czyli co najmniej dwóch przedsiębiorców, również mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Troszkę więcej na ten temat opowie mój kolega, który będzie aspekty prawne jeszcze omawiał, także będą Państwo mieli okazję jeszcze więcej szczegółów się dowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o wnioskowanie w ramach konkursu przez tego samego wnioskodawcę. Tutaj też mamy ograniczenie. Mianowicie nie chcemy, aby ten sam wnioskodawca rozumiany na przykład w przypadku konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców jako wnioskodawca o tym samym składzie, czy konsorcjum o tym samym składzie, żeby składał więcej niż jeden wniosek w ramach danego obszaru. Jeżeli taka sytuacja by się zdarzyła, czyli jeżeli mielibyśmy dwa wnioski złożone przez tego samego wnioskodawcę w ramach jednego obszaru, oceniamy tylko ten, który wpłynie pierwszy. Czyli tutaj patrzymy na datę, godzinę, minutę, który wniosek wpłynął pierwszy, pozostałe w ogóle pozostawiamy bez rozpatrzenia. Partycypacja przedsiębiorcy w kosztach realizacji fazy B plus R to jest w ogóle kwestia, która jest bardzo często mylona z intensywnością pomocy publicznej i składem własnym przez wnioskodawców. Dlatego chciałam tutaj na przykładzie omówić ten problem. Wymagamy w ramach konkursu, aby w konsorcjum co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych fazy B plus R leżało po stronie przedsiębiorców, czyli przynajmniej kilku przedsiębiorców, przynajmniej jednego przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorców. I tutaj taki przykład chciałam Państwu pokazać, projektu przykładowego, w którym pełny koszt projektu, koszty kwalifikowalne ogółem projektu wynoszą 2 miliony złotych. I w tym przykładowym projekcie uczestniczy w ramach konsorcjum jednostka naukowa, której zadania kosztują ogółem 1 500 000 zł. I to jest ogólny koszt tych zadań, koszty kwalifikowalne tych zadań. I tutaj ta jednostka może otrzymywać nawet 100% dofinansowania do tej kwoty. Natomiast koszty kwalifikowalne ponoszone przez przedsiębiorcę to jest 500 000 zł. I one są finansowane przez centrum w zależności od tego, jaka jest intensywność pomocy publicznej. Natomiast tutaj w tym przypadku koszty kwalifikowalne przedsiębiorcy stanowią 1/4 kosztów kwalifikowalnych całego projektu, czyli spełniony jest ten warunek przynajmniej 20% kosztów kwalifikowalnych po stronie przedsiębiorcy. Tak jak widać, jest tu pewne rozróżnienie. To nie jest wkład własny. Wszystkie projekty w ramach programu GECON powinny składać się z dwóch faz. Z fazy badawczo-rozwojowej i z fazy wdrożeniowej. Króciutko chciałam porównać te dwie fazy i króciutko chciałam je scharakteryzować. Pierwsza faza badawczo-rozwojowa może trwać do 24 miesięcy. Można na nią otrzymać dofinansowanie od 0,5 do 10 000 000 zł. Nie mniej niż pół, czyli nie interesują nas drobne projekty i nie więcej niż 10 000 000 zł. Jeżeli projekt kosztuje 20 000 000 zł, nie mogą Państwo i tak wnioskować o dofinansowanie wyższe niż 10 000 000 zł. Wnioski składane są tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, w trybie konkursowym. Jesteśmy właśnie w trakcie konkursu. Ogłosiliśmy ten konkurs 7 lipca. Za 2 dni otwieramy nabór w systemie elektronicznym. Będzie on trwał dokładnie 30 dni. To jest właśnie ten tryb konkursowy. Realizacja fazy B plus R nie może się rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie fazy B plus R. To jest też ważna informacja. Natomiast jeżeli chodzi o fazę wdrożeniową, może ona trwać do 3 lat. Dofinansowanie na tą fazę
to jest do 20 milionów złotych, ale nie więcej niż pięciokrotność dofinansowania otrzymanego na fazę badawczo-rozwojową. Tak więc dla projektu, który otrzymał 0,5 miliona złotych na fazę badawczo-rozwojową, nie możemy tutaj przyznać dofinansowania większego niż 2,5 miliona złotych. Wnioski będą składane w trybie ciągłym po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej. I również realizacja fazy wdrożeniowej nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie fazy wdrożeniowej. Skupię się w tej chwili na fazie badawczo-rozwojowej, natomiast fazę wdrożeniową omówi, dołączy do nas za chwilę prawdopodobnie koleżanka z Narodowego Funduszu i ona omówi fazę wdrożeniową, natomiast ja skupię się na badawczo-rozwojowej. W ramach tej fazy możemy finansować zadania o charakterze albo badań przemysłowych, albo prac rozwojowych. Ważne jest rozróżnienie i zrozumienie tej różnicy. W badaniach przemysłowych tutaj mamy nacisk na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, czyli są to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy, umiejętności w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług. Natomiast w pracach rozwojowych tutaj jest różnica. Wykorzystujemy już dostępną aktualnie wiedzę, umiejętności. Polegają te prace rozwojowe na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu tej wiedzy w celu właśnie planowania produkcji, tworzenia, projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Do prac rozwojowych należy również tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów i usług, ale nie do celów komercyjnych. Również tutaj do badań przemysłowych należy opracowanie prototypu, ale jeśli taki prototyp zostanie wykorzystany do celów komercyjnych, to w tym momencie wszystkie dochody, które z tego tytułu powstają, są zwracane do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Również działalność związana z produkcją eksperymentalną i testowaniem produktów, procesów i usług może znajdować się w pracach rozwojowych, ale również produktów, które nie będą wykorzystywane komercyjnie. Ważne jest rozróżnienie tych typów zadań, tych typów prac na badania przemysłowe i prace rozwojowe, ponieważ od tego zależy intensywność pomocy publicznej, jaka jest przyznawana na konkretne zadania. Czyli zadanie, które ma charakter badań przemysłowych, otrzyma inną intensywność pomocy publicznej, a badanie, które jest wykonywane, które ma charakter prac rozwojowych, będzie mieć inną, mniejszą intensywność pomocy publicznej. Czyli ten podmiot, który wykonuje te prace, otrzyma inną wysokość dofinansowania. Zadania wykonywane przez jednostki naukowe mogą być finansowane przez centrum do wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast przedsiębiorcy otrzymują tutaj, jak już powiedziałam wcześniej, pomoc publiczną o różnej intensywności. Na badania przemysłowe podstawową intensywnością jest 50%, natomiast na prace rozwojowe 25%. Maksymalna intensywność, tutaj jak Państwo widzą w tej tabeli, to może być do 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikromałego przedsiębiorcy i na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe dla właśnie mikromałego. Natomiast te maksymalne intensywności pomocy publicznej, one mogą być osiągnięte poprzez pewne zwiększenie, poprzez otrzymywanie dodatkowych punktów procentowych od tego poziomu podstawowego. Czyli na przykład za samo bycie małym lub mikroprzedsiębiorcą otrzymują Państwo dodatkowe 20 punktów procentowych, za bycie średnim dodatkowe 10 punktów procentowych. Poza tym można otrzymać również 15 punktów procentowych dodatkowo tej pomocy publicznej za efektywną współpracę z innym przedsiębiorcą lub z jednostką naukową, a w przypadku badań przemysłowych również za szerokie upowszechnianie wyników.
Duży przedsiębiorca może otrzymać pomoc publiczną tylko i wyłącznie, jeżeli przedstawi analizę porównawczą, z której będzie wynikać, że w przypadku uzyskania pomocy publicznej zostanie spełniony jeden z tych czterech warunków. Czyli w porównaniu z sytuacją, której nie otrzymałby pomocy publicznej, nastąpi istotne zwiększenie rozmiaru projektu w fazie B plus R, istotne zwiększenie zakresu projektu w fazie B plus R, skrócenie czasu wykonania tego projektu albo zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej przez przedsiębiorcę na wykonanie tego projektu w fazie B plus R. I dotyczy to każdego podmiotu z osobna, który uczestniczy w konsorcjum albo w grupie przedsiębiorców, a jest dużym przedsiębiorcą. Ponieważ część z Państwa mogło czytać dokumentację z pierwszego konkursu lub nawet uczestniczyć w pierwszym konkursie i składać wnioski o dofinansowanie i zna procedurę dotyczącą pierwszego konkursu, to chciałabym tutaj krótko wskazać na te różnice, które wprowadziliśmy w drugim konkursie. Przede wszystkim chcieliśmy skrócić procedurę konkursową. Tak jak w pierwszym konkursie mieliśmy trzy typy wniosków. Wnioski wstępne, wnioski o dofinansowanie fazy B plus R i wnioski o dofinansowanie fazy W, to w tym drugim konkursie, który w tej chwili trwa, zrezygnowaliśmy z wniosków wstępnych. A co za tym idzie, z dwóch etapów oceny tych wniosków, z preselekcji i z selekcji. Czyli w tym drugim konkursie nie ma etapu oceny merytorycznej wniosków wstępnych i nie ma prezentacji, które były w pierwszym konkursie. Ponieważ pociąga to za sobą prawdopodobnie większą ilość wniosków o dofinansowanie fazy B plus R, jaka do nas wpłynie, niestety ze względów czasowych nie możemy pozwolić sobie na uzupełnienia tych wniosków. Dlatego bardzo ważne będą kwestie odpowiedniego przygotowania wniosku o dofinansowanie, tak żeby on spełnił wszystkie wymogi formalne, ponieważ nie będziemy Państwa mogli prosić o uzupełnienie tego wniosku. Podwyższyliśmy również minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie merytorycznej, która pozwala na otrzymanie pozytywnego wyniku tej oceny. Tak jak w pierwszym konkursie to było 18 punktów, to tutaj mamy 24,5 punkta, co stanowi 70% maksymalnej liczby punktów, czyli tych 35. A cała procedura konkursowa dotycząca wniosków o dofinansowanie fazy B plus R składa się z naboru wniosków w systemie OSF, z oceny formalnej tych wniosków, jak wcześniej wspomniałam, bez uzupełnień, z oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wykonywana jest dla każdego z wniosków przez 6 ekspertów. 3 ekspertów zewnętrznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i 3 ekspertów NFOŚ. Eksperci centrum oceniają kryteria 2.1 do 2.6, natomiast kryterium efektu ekologicznego oceniany jest przez ekspertów funduszu. Z każdego kryterium liczymy średnią ocen. Suma tych średnich stanowi ostateczną liczbę punktów, która decyduje o Państwa miejscu na liście rankingowej. Poza tym jest również kryterium, które nie jest punktowane, natomiast eksperci oceniają je na zasadzie tak, nie. I jest to kryterium dotyczące zasadności kosztów projektu. Państwo przedstawiają nam propozycje kosztów w kosztorysie, uzasadnienie tych kosztów, a nasi eksperci odnoszą się do tego i jeżeli uznają, że koszty są za wysokie, są niezasadne, wskazują nam to. Jeżeli dwie oceny negatywne otrzymamy, wtedy skutkuje to zaproponowaniem Państwu w przypadku chęci z naszej strony dofinansowania Państwa projektu propozycją obniżenia dofinansowania lub negocjacjami. Po ocenie merytorycznej, kiedy mamy już wszystkie wyniki ocen merytorycznych, sporządzamy listę rankingową. O miejscu Państwa na liście rankingowej decyduje liczba punktów, jaką Państwo zebrali z oceny wniosku. Jeżeli będą takie same dla różnych wniosków wysokości punktów, liczby punktów, to wtedy o wysokości na tej liście rankingowej decyduje liczba punktów osiągnięta za kryterium innowacyjności. Dla tych projektów, które
będą miały najlepsze wyniki. W zależności od tego, jaką będziemy mieć ostateczną kwotę alokacji też na konkurs, wystawimy Państwu decyzję o dofinansowaniu projektu i otrzymają Państwo je drogą pisemną. Także to będzie tak naprawdę już ostateczny wynik tej procedury konkursowej, przyznanie Państwu dofinansowania i pomocy publicznej. Chciałam jeszcze pokazać kryteria merytoryczne projektu. One są zawarte tak naprawdę w załączniku do regulaminu, który zawiera te kryteria. To, co podlega ocenie, tak naprawdę jest opisane w samym wniosku o dofinansowanie fazy B plus R, w części C. W każdym tym punkcie C jest opisane, co Państwo powinni tam zawrzeć, co podlega ocenie, na co będą eksperci zwracać uwagę. Także bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami i informacja, że wszystkie tak naprawdę punkty C, te części C, części wniosku o dofinansowanie powinny być wypełnione, powinny być zawarte, muszą być, żeby były spełnione kryteria formalne. Najwyżej punktowanymi kryteriami są kryterium możliwości zastosowania wyników projektu w gospodarce lub innego praktycznego wykorzystania, przewidywane efekty ekonomiczne, czyli te dwa kryteria, które wiążą się z możliwością wdrożenia projektu, oraz innowacyjność i efekt ekologiczny. Tutaj minimalny próg punktowy, żeby otrzymać ocenę pozytywną, to są 3 punkty na 5. W pozostałych kryteriach trzeba otrzymać co najmniej 2 punkty, żeby móc otrzymać ocenę merytoryczną pozytywną. Z tym, że tak jak powiedziałam wcześniej, muszą Państwo zebrać co najmniej 24,5 punkta, żeby ta ocena faktycznie i łącznie z warunkiem spełnienia wszystkich tych progów osiągnięcia liczby punktów, jaka jest wymagana w danym kryterium, gwarantuje otrzymanie oceny merytorycznej pozytywnej. Wszystkie informacje na temat zawierające dokumentację konkursową, zawierające dodatkowe materiały, które mogą dla Państwa być przydatne, znajdują się na stronie programu GECON. To jest www.program-gecon.pl i na pewno Państwo znają tą stronę, skoro się dzisiaj widzimy. I również dostępne są materiały na stronie NCBR w zakładce poświęconej programowi GECON. I jeszcze tutaj niżej dla przypomnienia adres, pod którym będzie można składać wnioski o dofinansowanie fazy B plus R. Teraz chciałabym troszkę więcej Państwu powiedzieć na temat samych zagadnień formalnych związanych z naborem wniosków o dofinansowanie fazy B plus R. Jakie kryteria należy spełnić, na co trzeba szczególną uwagę zwrócić przy składaniu wniosku o dofinansowanie fazy B plus R, żeby uniknąć podstawowych i najczęściej spotykanych błędów, które niestety w tej edycji konkursu będą skutkować odrzuceniem Państwa wniosku z przyczyn formalnych i niedopuszczeniem do oceny merytorycznej. Na pewno muszą być spełnione wszystkie warunki uczestnictwa określone w regulaminie. Większość z nich omówiłam już w poprzedniej prezentacji, także teraz myślę, że skupimy się na kolejnych kryteriach. Wniosek musi być złożony w systemie elektronicznym, czyli w systemie OSF. Tutaj też jeszcze raz przypominam link. Oczywiście w ogłoszeniu konkursowym i we wszystkich materiałach on jest, ten adres jest powtórzony. Tutaj na dole jest, chciałam tutaj umieścić zrzut ekranu tego systemu, ale okazał się on nieco nieczytelny. Natomiast mniej więcej w ten sposób wygląda strona logowania, ekran logowania. Jeżeli Państwo nie są jeszcze zarejestrowani, nie mają swojego konta, to można tutaj pod okienkiem login, hasło zarejestrować się jako redaktor wniosków. Proszę
pilnować tych dostępów, tego hasła i loginu, ponieważ często zdarzają się sytuacje, w których wniosek otrzymuje dofinansowanie, a państwo wnioskodawcy nie mogą dostać się z powrotem do swojego wniosku, ponieważ dostęp gdzieś uciekł z osobą, która załóżmy zmieniła pracę albo chwilowo pisała wniosek dla kogoś i były problemy z tym, także proszę, żeby tutaj odpowiedzialnie do tego podchodzić. Wnioski składane są dokładnie w ciągu 30 dni od dnia 9 sierpnia, od dokładnie 8 rano do 8 września do godziny 16:00 i ani minuty dłużej. I tu też zwracam Państwa uwagę na to, żeby nie próbować, nie zostawiać na ostatnią chwilę składania wniosków, bo różnie może się zdarzyć, może być system przeciążony, może pojawić się jeszcze jakiś błąd w ostatniej chwili i okaże się, że będą Państwo próbowali o 16:01 złożyć wniosek, a system go już nie przyjmie. Także proszę bardzo nie czekać do ostatniej chwili. Wymaganym kryterium formalnym jest wypełnienie wszystkich pól wniosku za pomocą systemu elektronicznego. System OSF, przepraszam znowu za nieczytelność tego slajdu, ale jak Państwo zaczną wypełniać wniosek, to będą Państwo widzieli już dokładnie, jak wygląda ten system tutaj, tylko poglądowo w takim razie. System będzie Państwu pomagał w wypełnianiu wniosku, będzie pilnował, żeby Państwo wypełnili wszystkie okna, wszystkie rubryki, żeby zamieścili Państwo wszystkie wymagane dane, żeby podpięli Państwo wszystkie wymagane załączniki. Bardzo zachęcam do korzystania od razu, jak najszybciej zapoznania się z funkcją pokaż błędy. To jest właśnie w tym miejscu, które zakreśliłam na czerwono, migający na czerwono napis. Po kliknięciu tego napisu otworzy się okno, które będzie Państwa informować o wszystkich brakach, o wszystkich rzeczach, które należy jeszcze uzupełnić, o wszystkich błędach, które jeszcze się we wniosku znajdują. Także to będzie dla Państwa na pewno duża pomoc. Kryterium nieprzekroczenia maksymalnej objętości oraz zgodności z określonymi wymogami formatu opisu projektu. Dotyczy to głównie części C wniosku. To jest część merytoryczna, zawierająca opis projektu, podzielony na 7 części. Maksymalna liczba stron to jest 38, ale składają Państwo w dwóch plikach ten załącznik. Jeden załącznik zawiera 34 strony, a drugi zawiera 4 strony i to jest ta część C3. Ona jest osobno, w osobnym pliku. I prosimy bardzo o pilnowanie objętości tych części C, żeby nie przekraczać tej liczby stron, która jest wskazana we wzorze wniosku o dofinansowanie. W części C2 będą Państwo zamieszczać opisy zadań w formie tabelarycznej. Tutaj jest do 1,5 strony na każde zadanie. Prosimy, aby nie przekraczać liczby 6 zadań. Wymaganą czcionką jest Times New Roman z pojedynczym odstępem i pliki oczywiście w formacie PDF. Prawidłowy kosztorys i harmonogram. To również będzie wypełniane w systemie, gdzie każdy błąd, który Państwo będą popełniać, gdzieś niespójność pomiędzy harmonogramem a kosztorysem, również będzie sygnalizowana przez system. Także on będzie Państwu pomagał i będzie Państwa pilnował, żeby tych błędów nie popełniać. Będziemy prosić o uzasadnienie kosztów dla każdego zadania w każdej kategorii. I jeszcze jedna informacja, bo zdarzały się pytania, czy można jedno zadanie przez więcej niż jeden podmiot realizować. Mogą być więcej niż jeden podmiot w jednym zadaniu. Tutaj akurat w tym przykładzie są dwa podmioty, które realizują jedno zadanie. Załączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń. Sam system będzie Państwu generować oświadczenia na podstawie danych, które Państwo będą zamieszczać we wniosku w systemie elektronicznym, w generatorze. Będzie pobierać te dane, będzie tworzyć Państwu załącznik, który jest tylko i wyłącznie do pobrania, do wydrukowania, podpisania, zeskanowania i podłączenia do wniosku jako plik PDF. Na co należy zwrócić uwagę przy załączaniu tych wszystkich załączników, oświadczeń i formularzy?
żeby korzystać z tych formularzy, które są generowane przez system OSF, żeby przypilnować, żeby wszędzie były na oświadczenia, gdzie jest to wymagane, podpis osób upoważnionych, żeby były pieczęcie imienne, firmowe, tam gdzie jest to wymagane i daty. Jeżeli nie jest dane oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną, znaczy przez osobę, która widnieje w KRS-ie na przykład, albo o której możemy my, centrum, sprawdzić w jakichś ogólnodostępnych źródłach, że jest to osoba, która ma prawo do reprezentowania danego podmiotu, to obowiązkiem państwa jest załączyć pełnomocnictwo dla takiej osoby, skan pełnomocnictwa i jest również na to miejsce w systemie. Oświadczenie woli, proszę pamiętać o tym, że będzie potrzebne przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. I to dokładnie ten oryginał, który państwo skanują i podłączają do wniosku o dofinansowanie. Wszystkie skany w formacie PDF, oczywiście innych system państwu nie pozwoli złożyć. I bardzo jeszcze uczulam na sprawdzenie poprawności po podłączeniu tego pliku. Czy on się otwiera, czy jest czytelny, bo bardzo często okazuje się, że te skany są nieczytelne i nie możemy odczytać pieczęci. Nie wiemy, co to za podmiot. Czasami są nawet do tego stopnia nieczytelne, że nie jesteśmy w stanie odczytać nawet tytułu projektu. Czy są wszystkie strony w dokumencie? I czy nie jest dwa razy na przykład ten sam dokument podłączony? Także to są takie najważniejsze i najłatwiejsze chyba do uniknięcia błędy formalne. A poza tym mamy jeszcze partycypację przedsiębiorcy, o której mówiłam wcześniej, w co najmniej 20%. To również jest walidowane przez system, więc przy próbie złożenia wniosku, gdzie ta partycypacja byłaby mniejsza niż 20%, będzie oczywiście pojawiał się błąd. Zgodność czasu realizacji fazy B plus R z warunkami programu, czyli nie można przekroczyć tych 24 miesięcy. No i należy, jeżeli państwo ubiegają się o dofinansowanie u nas, oświadczyć o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nie ubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł i o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wykaz wszystkich załączników, które państwa obowiązują zarówno do wniosku, jak i do podpisania umowy, stanowi załącznik do regulaminu. To jest załącznik numer 5, także polecam jeszcze sprawdzić. Jeżeli by pojawiły się po tym spotkaniu jeszcze jakieś pytania, które by się państwu przypomniały, zapraszamy do kontaktu na adres mailowy gekon@ncbr.gov.pl. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. W tej chwili poproszę kolegę pana Przemysława Paczosa, który jest przedstawicielem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i który przybliży państwu zasady związane z katalogiem kosztów kwalifikowanych, czyli tym, co może zostać poniesione, jakie wydatki mogą być poniesione na realizację wnioskowanych przez państwa projektów. Dzień dobry państwu. Nazywam się Przemysław Paczos i w tej części naszego szkolenia przedstawię państwu zagadnienia związane... Czy państwo możecie tylko zgłosić ten... Halo? Halo, halo? Halo? O, teraz już lepiej. Coś załapało, tak? Szanowni państwo, ja nazywam się Przemysław Paczos i w tej części naszego szkolenia przedstawię państwu zagadnienia związane z finansowaniem projektów w ramach programu GECON. W pierwszej części przedstawię prezentację, która ukaże system finansowania i rozliczania projektów. Oczywiście ta prezentacja będzie w kontekście aplikowania o środki w ramach nowego konkursu. W drugiej części omówimy sobie katalog kosztów kwalifikowanych i różne aspekty kosztowe, które będą państwu niezbędne przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Proszę państwa, w dziale finansowym dbamy przede wszystkim o to, żeby zapewnić wysoką płynność finansową w państwa projektach. Zatem projekty, które z sukcesem przejdą etap naboru i dostaną dofinansowanie od centrum, będą w pełni zaliczkowane. System wygląda w ten sposób, że wypłacamy państwu zaliczki w transzach.
Dokumentem, który jest takim rozkładem jazdy, jeżeli chodzi o zaliczki, jest harmonogram płatności. Harmonogram płatności, mimo że jest załącznikiem do umowy, nie wymaga on aneksowania w momencie, kiedy będą niezbędne jakieś przesunięcia. Zatem jeżeli Państwo widzicie, że macie jakieś oszczędności w projekcie bądź potrzebujecie więcej środków, na podstawie pisma zmieniamy ten harmonogram tak, żeby zapewnić Państwu bieżące wypłaty. System finansowania wygląda w ten sposób, że Państwo prognozujecie w tym załączniku środki, jakie będą Wam potrzebne na poszczególne lata. Harmonogram ukazuje środki, które dostajecie Państwo do NCBR-u oraz wkład własny, który musicie Państwo zapewnić na finansowanie projektu. Oraz w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw ten harmonogram jest jeszcze rozszerzony o taki wiersz, który dotyczy współfinansowania, które wypłaca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza zaliczka wypłacana jest w terminie 30 dni od podpisania umowy. Jej wartość to jest 50% środków, które Państwo przewidzieliście sobie na dany rok. W momencie, kiedy Państwo rozliczycie 70% tych otrzymanych środków, możecie złożyć wniosek o płatność, na podstawie któremu wypłacona Państwu będzie kolejna transza. Warunkiem otrzymania kolejnej transzy jest rozliczenie wszystkich dotychczas otrzymanych środków na poziomie 70%. To jest taka grafika, która przedstawia logikę finansowania i rozliczania projektów w naszym programie. Zatem idąc z lewej strony zaczynamy od podpisania umowy. Następnie zostaje Państwu uruchomiona pierwsza transza środków. Państwo ponosicie koszty, które następnie ujmujecie we wniosek o płatność, który jest składany do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. My, otrzymując taki wniosek o płatność, weryfikujemy go pod względem formalnym i rachunkowym. No i po spełnieniu tego obowiązku rozliczenia 70% uzyskanych środków następuje wypłata kolejnej transzy. Po szczegółowej analizie wniosek zostaje zatwierdzany. Jesteście Państwo informowani pismem, że wniosek został zatwierdzony. Jeżeli chodzi o przepływy środków i dokumentów w konsorcjum, musicie mieć Państwo na uwadze naszą filozofię podejścia do finansowania projektu. Projekty realizowane są w formule konsorcjum, w którym jest osoba lidera, który jest odpowiedzialny za całość projektu i osoby współwykonawców tego projektu. Dla łatwości przepływu informacji i skuteczności zarządzania w projekcie przyjęliśmy taki system kaskadowy, to znaczy my jako NCBR kontaktujemy się z liderem, który zarządza całym konsorcjum i w jego imieniu kontaktuje się z nami. Zatem przepływ z jednej strony środków finansowych do konsorcjum wygląda w ten sposób, że my przelewamy środki na rachunek lidera, następnie lider zgodnie z przyjętym kosztorysem, harmonogramem projektu dysponuje tymi środkami zaliczki w ramach całego konsorcjum. Na jakiej zasadzie Państwo umówicie się wewnątrz konsorcjum, jak będą te przepływy wyglądały, to jest Państwa indywidualna sprawa. Może być tak, że lider, który przekaże środki zaliczki swoim dwóm współwykonawcom, po pół roku zorientuje się, że jeden z nich wydatkuje środki szybciej, drugi wolniej. Nie ma problemu, żeby takie środki i zaliczki wycofać od partnera, któremu realizacja zadań idzie wolniej i przekazać je partnerowi, któremu ten projekt wychodzi szybciej, jeżeli chodzi od punkt widzenia kosztowy. Zatem jak Państwo dysponujecie tymi środkami, zależy tylko od Was, jak umówicie się w konsorcjum. Proszę mieć na uwadze po prostu efektywność zarządzania tymi środkami i utrzymanie płynności finansowej na poziomie każdego z partnerów. Lider jest zobligowany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przelewane są środki zaliczki. Ten rachunek jest wpisany w umowę. Jest on też za każdym razem wpisywany we wniosek o płatność. Jeżeli nastąpi potrzeba zmiany takowego rachunku, trzeba pisemnie o tym poinformować Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast partnerzy projektu nie są zobligowani do tego, żeby takie rachunki oddzielne na rzecz prowadzenia projektu sobie wyodrębniać. Natomiast z praktyki wiem, że to jest wskazane, mile widziane, ponieważ pomaga tak naprawdę utrzymać taki porządek w zarządzaniu finansowym w projekcie. Jeżeli chodzi teraz o wydatkowanie środków, konstruując budżet projektu, każdy z partnerów określa części merytoryczne i finansowe projektu, które będzie on realizował. Każdy z partnerów, ponosząc koszty w projekcie,
te dokumentacje tych kosztów trzyma u siebie. Natomiast do lidera przekazuje tak naprawdę informacje o wydatkowaniu tych środków w podziale oczywiście na zadania i w podziale na poszczególne kategorie kosztów. Ta informacja również między poszczególnymi partnerami a liderem, jak ona wygląda, zależy od Państwa. Możecie Państwo sobie robić to na analogicznym formularzu jak wniosek o płatność lub w innej formie. Chodzi po prostu tylko o to, żeby lider agregował wszystkie dane o postępie finansowym w projekcie w jeden wniosek o płatność, który w imieniu całego konsorcjum składa do Narodowego Centrum. Natomiast razem z wnioskiem o płatność nie przesyłacie Państwo żadnych dokumentów księgowych i również partnerzy projektu nie przesyłają żadnych dokumentów księgowych do lidera. Cała ta dokumentacja jest u Państwa na miejscu. Jeżeli chodzi o wypłatę środków, bardzo istotne jest to, że my staramy się zarządzać efektywnie środkami, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Czasami też mamy problemy z płynnością, która nie zależy od nas. Dlatego w umowie o dofinansowanie jest taki paragraf, który mówi o tym, że jeżeli Państwo macie przewidziane jakieś środki na dany rok w ramach zaliczki, których jeszcze nie otrzymaliście, a chcecie je otrzymać w bieżącym roku, to musicie złożyć wniosek o płatność do 15 listopada danego roku. Ta data jest taką datą graniczną, która pozwala nam efektywnie wykorzystać środki, jakie dysponujemy na dany program w centrum. Jeżeli Państwo widzicie, że z jakichś powodów nie będziecie w stanie wystąpić o kolejną zaliczkę jeszcze w tym roku, prosimy o taką informację, zmianę harmonogramu płatności, tak żeby te środki przesunąć na kolejne lata, a uwolnione zasoby przekazać na inne projekty, które może potrzebują większego finansowania w danym roku. Wniosek o płatność składany jest w wersji papierowej, elektronicznej. Jego wzór wisi na stronie, on jest bardzo uproszczony. W zasadzie Państwo podajecie tylko kwoty kumulatywnie na dane zadania i kategorie, jakie ponieśliście w ramach poszczególnych zadań. Do wniosku nie załącza się dokumentów księgowych. I jest w umowie taki paragraf, który mówi o tym, że my wypłacamy te zaliczki, jeżeli dysponujemy środkami. Znaczy staramy się na bieżąco wypłacać Państwu te zaliczki. Czasami są jakieś problemy z płynnością, dlatego te transze zaliczek mogą być troszeczkę mniejsze. Zdarza się, że wypłacamy 30% danej transzy, czasami 50%, natomiast staramy się, żeby zawsze każdy projekt był w miarę potrzeb zaliczkowany i tak, żebyście Państwo mieli te środki do dyspozycji. Co jest jeszcze istotne, wypłata zaliczki nie oznacza zatwierdzenia wniosku o płatność. To znaczy w związku z tym, że w tym wniosku nie ma dokumentów księgowych, jest to tylko takie formalne potwierdzenie, że Państwo wykonaliście dany procent otrzymanych środków. W związku z tym dostajecie kolejną transzę. Jeżeli chodzi o dokumentację poniesionych wydatków, to każdy koszt, jaki wykazujecie Państwo w ramach projektu, musi być udokumentowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. W umowie o dofinansowanie jest taki paragraf, który mówi, jak powinny być dokumentowane koszty. Przede wszystkim dowodem poniesienia kosztu jest faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej. To znaczy mam tutaj na myśli faktury, noty księgowe, listy płac, rachunki. I tylko taki dokument jest podstawą uznania kosztu za kwalifikowany. Taki dokument musi być opisany zgodnie z tym, co jest wskazane w umowie. To znaczy zawierać przede wszystkim wartość wydatku kwalifikowanego, numer umowy o dofinansowanie, numer zadania zgodny z harmonogramem projektu oraz kategorię, w ramach której został poniesiony dany wydatek. Najbardziej istotne z tego jest tak naprawdę właściwe określenie wartości wydatku kwalifikowanego. Zdarza się, że dana faktura czy dana lista płac tylko w jakiejś części obejmuje koszty związane z projektem. Dlatego bardzo istotne jest, żeby na tym dokumencie księgowym wyraźnie wskazać, jaki koszt jest związany bezpośrednio z realizowanym projektem. W umowie o dofinansowanie jest paragraf 9, który mówi o tak zwanej dozwolonej elastyczności kosztowej w realizacji projektu.
W tym paragrafie są wskazane tak widełki, które dają Państwu swobodę w dysponowaniu środków. My zdajemy sobie sprawę, że każdy projekt, jeszcze bardziej naukowo-badawczy, jest specyficzny, niepowtarzalny i wiąże się z tym, że mogą występować w nim różnego rodzaju zmiany. Dlatego macie Państwo taki margines swobody, który pozwala Wam sprawnie alokować środki na poszczególne zadania, przesuwać kwoty między zadaniami i kategoriami. Pierwszy punkt z tego paragrafu mówi o tym, że macie Państwo możliwość przesuwania plus minus 15% środków, które są zaplanowane na daną kategorię kosztową, na pozostałe kategorie. Co jest bardzo istotne, to to, że ta dozwolona elastyczność rozumiana jest w kontekście całego projektu. To znaczy te dozwolone plus minus 15% przesunięcia między kategoriami my nie rozpatrujemy na poziomie jednego zadania czy jednego partnera realizującego projekt, natomiast w skali całego projektu. W dalszej części prezentacji będą takie przykładowe przesunięcia w harmonogramie i kosztorysie, które sobie jeszcze omówimy. Następnym polem elastyczności jest okres realizacji zadań i tutaj przesuwanie okresu realizacji tych zadań plus minus 4 miesiące też nie wiąże się z obowiązkiem podpisania aneksu. Przesunięcie środków w harmonogramie płatności, również jak wspomniałem na początku, nie wymaga podpisania aneksu. Wystarczy tylko pismo do NCBR, a wcześniej kontakt z opiekunem finansowym. Następnie macie możliwość Państwo także przesuwania pomiędzy poszczególnymi zadaniami kwot dofinansowania, przy czym tutaj jest troszeczkę inaczej, ponieważ możecie Państwo przesunąć do 20% kwot z zadania, z którego dokonywane jest przesunięcie. Więc tutaj nie patrzymy, jak w przypadku kategorii, czy przesuwając między jedną a drugą kategorią, nie przekraczam ich pierwotnej wartości o plus minus 15%. W przesuwaniu pomiędzy zadaniami liczy się tylko wartość zadania, z którego przesuwam środki. Jeżeli te przesunięcie nie jest większe niż 20% pierwotnej wartości zadania, nie ma potrzeby podpisywania aneksu. W umowie o dofinansowanie w tym paragrafie jest taki podpunkt, który mówi o tym, że te zmiany zgodne z brzmieniem tych podpunktów nie wymagają aneksu, natomiast prośba jest, abyście Państwo o nich informowali centrum, żebyśmy mieli tak naprawdę wiedzę, jak wygląda postęp finansowo-rzeczowy w projekcie. To informowanie polega na tym, że składając wniosek o płatność, w jego najnowszym wzorze jest taka dodatkowa tabela, która informuje o tym, jakie środki, w ramach jakich kategorii, jakich zadań Państwo przesuwają. Więc nie trzeba tego robić w momencie, kiedy nastąpi taka potrzeba, tylko spokojnie po prostu realizować projekt, patrząc, czy te widełki elastyczności nie zostają przekroczone i w momencie składania wniosku o płatność, taka sytuacja będzie miała miejsce raz lub dwa razy w roku, w tej tabelce wykazujecie Państwo zmiany, które dokonaliście, a nie wymagają aneksu. Jeżeli przedmiotowa zmiana wymaga aneksu, jest oddzielny wniosek o zmianę w umowie i tutaj już procedura troszeczkę wygląda inaczej, ponieważ formalnie Państwo musicie złożyć taki wniosek o zmianę. My w centrum procedujemy i wyrażamy na ogół zgodę, chyba że są jakieś przeciwwskazania. Takie przypadki są rzadkie. To, co tutaj jest na niebiesko na dole policzone, podkreślone, to jest to, że cały czas podkreślam, że te zmiany, one są cały czas rozpatrywane w skali całego projektu. Zatem Państwo patrzycie, dokonując przesunięć, na załączniki, które macie pod umową, na kosztorys i harmonogram, który jest pod umową i w skali sum na tych tabelach liczy się te plus minus 15% lub 20% od zadania. Aha. To jest coś dziwnego. Aha, dobrze. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale to nieistotne. Bo to jest w takim trybie. Okej. Okay. Proszę Państwa, tu jest taki przykład, jeżeli chodzi o przesuwanie środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami. Case wygląda w ten sposób, że partner B chce przesunąć środki z kategorii W do kategorii OP. I pytanie jest, jaka jest maksymalna wartość tego przesunięcia, która zgodna jest z dopuszczalną elastycznością zmian w kosztorysie.
Zatem mamy tutaj przykładowy harmonogram kosztów, który pokazuje nam zadanie pierwsze wykonywane przez partnera B i zadanie drugie wykonywane przez partnera A i B. I w momencie, kiedy partner B chce sobie przesunąć jakieś środki, patrzy, to znaczy wylicza sobie limity dozwolonych przesunięć, patrząc na wiersz na dole, który pokazuje ogółem sumy na poszczególne zadania. Zatem bierzemy wartość 5000 zł, którą mamy kumulatywnie na cały projekt w kategorii W i liczymy 15% tej wartości. Wychodzi nam, że jest to 750 zł. Następnie bierzemy kumulatywną wartość kategorii OP, która tutaj wynosi 2,5 tysiąca zł, od której liczymy 15% i wychodzi nam 375 zł. Zatem dopuszczalna zmiana, która nie wymaga aneksu pomiędzy kategorią W a kategorią OP, to jest taka zmiana, w której z kategorii W przesuniemy nie więcej niż 750 zł, natomiast do kategorii OP nie przesuniemy więcej niż 375 zł. Czyli w rzeczywistości, żeby nie podpisywać aneksu, ten beneficjent może przesunąć z czystym sumieniem 375 zł do kategorii OP. Ponieważ mimo, że z wynagrodzeń może zdjąć 750, jeżeli przesunie do tej kategorii OP, przekroczy limit 15% w kategorii OP. Więc liczy się tak naprawdę, czy w którejś kategorii nie jest przekroczone te 15%. Przy okazji tu jest taka prośba zarówno do Państwa, jak i w sumie do nas wewnętrznie. To znaczy zależy nam w NCBR-ze na tym, abyście Państwo konstruowali harmonogramy i kosztorysy swoich projektów w ten sposób, aby jak najbardziej się to da, to znaczy bez uszczerbku dla logiki projektu, ograniczali ilość zadań. Jeżeli tych zadań w projekcie jest 16, 17, 18, dokonywanie jakichś przesunięć jest po prostu syzyfową pracą, nie mówiąc już w ogóle o przejrzystości tego planu finansowego dla danego projektu, dlatego wysoce rekomendujemy Państwu ograniczanie wielkości tych zadań. W istocie zadania mogą wyglądać w ten sposób, że dla poszczególnych partnerów czy całego konsorcjum rozróżnienie może być tak naprawdę na dwa rodzaje prac, które objęte są dofinansowaniem. Prace badawczo-rozwojowe oraz badania przemysłowe. I to czasami w zupełności wystarczy. Zdecydowanie ważniejszym aspektem realizacji projektu jest tak naprawdę wyznaczanie sobie kamieni milowych niż mnożenie zadań, które powodują tak naprawdę tylko, powiedzmy, taki biurokratyczno-administracyjny zamęt, a nie oddają w pełni istoty Państwa projektu. Kamienie milowe są znacznie bardziej ważniejsze. Z drugiej strony zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli recenzenci dostają projekt do oceny i mają nam rozmnożoną ilość tych zadań, znacznie trudniej taki projekt się sprawdza i też jak gdyby wrażenie recenzenta może być troszeczkę rozmyte co do meritum i celu Państwa projektu. Tutaj teraz na kolejnym slajdzie, proszę Państwa, jest zaprezentowany przykład przesuwania wartości poszczególnych zadań. O ile jeżeli chodzi o przesuwanie pomiędzy kategoriami, zwracaliśmy uwagę na wiersz ogółem, który ukazywał kumulatywnie środki na poszczególne kategorie, to przy przesuwaniu wartości pomiędzy zadaniami liczy się kumulatywna wartość zadania. Zwróćcie Państwo uwagę w punkcie drugim. W zadaniu drugim, jeżeli partner B chce sobie przesunąć jakieś środki z zadania drugiego na pierwsze, to wartość dozwolonych 20%, jakie może zdjąć sobie z tego zadania, liczymy kumulatywnie od wartości całego zadania, czyli tych 14 tysięcy zaznaczonych tutaj na czerwono, a nie 1200 zł, które wpisał sobie w harmonogramie partner B na współwykonywanie tego zadania. I analogicznie, biorąc wartość całego zadania drugiego, które wynosi 14 tysięcy, znajdujemy 20% tej wartości, która w tym przypadku oznacza 2800 zł i takową kwotę bez potrzeby podpisywania aneksu możemy przesunąć sobie do zadania pierwszego. Przepraszam, a tam nie było mowy o dofinansowaniu? 20% dofinansowania danego zadania? Zaraz, to jeszcze, jak to jest? Z tego co pamiętam, to jest wartość kosztów. To odnosi się do finansowania, tak. W punkcie dotyczącym przesuwania między zadaniami faktycznie jest tutaj dofinansowania zadania. Natomiast jak gdyby w tym przypadku
tu jest akurat taki, powiedzmy, model idealny, kiedy partner A i B ma 100% dofinansowanie, więc są pokazane koszty ogółem. W takiej właściwej tabeli, która jest załącznikiem do umowy, te koszty ogółem są rozbite jeszcze na wartość dofinansowania i wartość wkładu własnego, więc odpowiednio trzeba odnosić to do danej kolumny. Natomiast chodzi mi o mechanizm, żebyście Państwo zrozumieli logikę jak gdyby tej dozwolonej elastyczności i nie kłopotali się tak naprawdę jakimś formalnym zatwierdzeniem możliwości zmian, tylko mieli pełną świadomość, że występuje ta elastyczność. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rozliczenie projektu, to tak naprawdę bazuje ono na wnioskach o płatność, które Państwo do nas składacie. Natomiast projekt kończy się raportem końcowym, który składany jest do centrum w ciągu 60 dni od zakończenia projektu. Ten raport składa się z dwóch części, części A i B. Jedna, ta część A odnosi się do merytoryki projektu, natomiast część B ukazuje postęp finansowy kumulatywnie w całym projekcie. Poza tym w tym raporcie końcowym możecie Państwo też, w raporcie końcowym naprawdę tak Państwo ukazujecie, jak faktycznie wyglądało wydatkowanie i całość finansowania projektu, więc może ten raport końcowy ujmować jakieś korekty finansowe, które nie zostały uwzględnione we wszystkich dotychczas złożonych wnioskach o płatność. W tym raporcie końcowym jest taka tabela, która jest załącznikiem ukazującym zestawienie kosztów, jakie Państwo ponieśliście w projekcie. To znaczy, w raporcie końcowym musicie Państwo przedstawić, to się różnie w różnych programach nazywa specyfikację wydatków, czy też listę poniesionych wydatków. Natomiast ten załącznik, nie trzeba go wypełniać w momencie, kiedy Państwa projekt ma wartość dofinansowania powyżej 2 milionów złotych. Zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki, jeżeli projekt przekracza 2 miliony dofinansowania, jest obowiązek przeprowadzenia w takim projekcie audytu. I ten audyt zewnętrzny traktowany jest przez nas w centrum jako weryfikacja kosztów w projekcie. Zatem jeżeli projekt przekracza 2,5 miliona złotych, Państwo tak naprawdę zobligowani jesteście do przeprowadzenia tego audytu, który nam mówi o tym, czy wydatkowanie w projekcie było zgodne z zasadami. Natomiast jeżeli Państwa projekt jest mniejszy niż 2 miliony złotych, nie ma obowiązku zrobienia tego audytu, dlatego my wtedy prosimy, aby w raporcie końcowym uzupełnić tą tabelę pod tytułem wykaz wszystkich wydatków poniesionych w projekcie. I pracownik w dziale finansowym sprawdzi te wylistowane wydatki na podstawie takiego algorytmu, który przyjęliśmy sobie w centrum, to znaczy nie wszystkie wydatki będą sprawdzane, tylko reprezentatywna tak naprawdę ich pula z poszczególnych kategorii, z poszczególnych zadań i poszczególnych partnerów. Jeżeli chodzi o ten audyt, to bardzo jest istotne to, żeby zaplanować sobie przede wszystkim środki na ten audyt, to znaczy jest to koszt kwalifikowany i trzeba go sobie przewidzieć w kategorii kosztów operacyjnych. Ten audyt jest przez nas uznawany za koszt kwalifikowany w sytuacji, kiedy rozpocznie się, w momencie, kiedy finansowe zaangażowanie projektu przekracza 50%. W momencie, kiedy Państwo wykonacie 50% realizacji finansowej projektu, trzeba sobie taki audyt rozpocząć. I druga granica, która mówi o kwalifikowalności tego kosztu, to jest taka, że ten audyt musi się skończyć, zanim wydacie Państwo 80% środków przewidzianych na projekt. Zatem audyt odbywa się pomiędzy 50 a 80% realizacji finansowej projektu. To sprawozdanie z audytu przekazywane jest wraz z raportem końcowym do centrum. Wszelkie informacje, zalecenia czy uchybienia, które audytor wykaże w tym dokumencie, musicie Państwo sobie przed złożeniem raportu końcowego wdrożyć u siebie. To znaczy, jeżeli on stwierdzi, że jakieś środki są niekwalifikowane, trzeba je zdjąć z kosztów projektu. Na stronie internetowej centrum, tutaj na dole na różowo jest podany dokładny adres, znajduje się taki dokument, wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe. Z naszych doświadczeń z centrum wynikało, że bardzo często Państwo mieliście problemy pod tytułem, jaki zakres ma mieć ten audyt, jak ma wyglądać, kto ma go przeprowadzać. Dlatego został opracowany taki dokument, takie wytyczne, który mówi o tym, tak powiedzmy, zbiór dobrych praktyk,
i prawnych podstaw przeprowadzania tego audytu, więc warto się z nim zapoznać, zanim przystąpicie Państwo do wykonania takiego audytu. Bardzo ważne jest, że ten audyt, on obejmuje tak naprawdę cały projekt, więc obejmuje całe konsorcjum realizujące projekt. Zatem audytor, który będzie wykonywał te czynności, on musi pojawić się w siedzibie każdego z podmiotu, który jest w konsorcjum. Czyli taki audytor przyjdzie do lidera, sprawdzi dokumentację projektową, a następnie pojawi się w siedzibie każdego z podwykonawców, gdzie na miejscu również sprawdzi te dokumenty księgowe, które poświadczają poniesienie kosztów. Jest to istotne o tyle, że po pierwsze Państwo nie przysyłacie tych dokumentów księgowych, więc to nie Wy się fatykujecie z wysyłaniem tej papierologii między sobą, tylko audytor wchodzi do każdego z współwykonawców projektu oraz na miejscu taki audytor może stwierdzić, czy na przykład prowadzicie Państwo odrębną ewidencję księgową dla projektu, ponieważ każdy z partnerów musi mieć wyodrębnione kody księgowe na wydatki związane z projektem. Proszę Państwa, to była taka prezentacja odnosząca się do systemu finansowania i logiki tak naprawdę prowadzenia od strony finansowej projektu. Natomiast jeżeli chodzi teraz o koszty kwalifikowane i określenie tych kosztów w kontekście aplikowania o dofinansowanie, odstąpiłem troszeczkę od tradycji przeklejania na prezentację odpowiednich kategorii kosztów. Natomiast chciałbym tak naprawdę wskazać Państwu dokument, które jeżeli chodzi o finansowanie projektu i wszystkie aspekty finansowe projektu, w pełni ujmuje cały zakres problemu. Na stronie internetowej, gdzie jest dokumentacja związana z projektem, wisi taki dokument, który nazywa się Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów. Ten dokument wygląda w ten sposób. I tak naprawdę wszystkie zagadnienia finansowe związane z realizacją projektu, pośrednio też z aplikowaniem o dofinansowanie, są ujęte w tym dokumencie. Wszystkie problemy typu kwalifikowalność podatku VAT, typu dokumentowanie kosztów, gdzie przyporządkować do jakiej kategorii dany wydatek, to jest wszystko wspólnie opisane. Również jest część odnosząca się do dochodu generowanego przez komercyjne wykorzystanie przychodu, przez komercyjne wykorzystanie prototypu oraz instalacji pilotażowej oraz załącznik odnoszący się do wkładu własnego, który też bardzo często Państwu sprawia problemy. Oczywiście są podstawy prawne, cel tych zasad opisanych w przewodniku. Tutaj troszeczkę jeżeli chodzi o ramy czasowe kwalifikowalności projektu. W przewodniku wskazane jest wyraźnie, że okresem kwalifikowalności kosztów danego projektu są daty wskazane w umowie o dofinansowanie. Otóż w umowie dofinansowania w paragrafie 3 ustęp 1 są daty realizacji projektu. Te daty realizacji tego projektu oczywiście muszą mieścić się w okresie dwuletnim, tak jak jest przewidziany okres realizacji fazy B plus R. Natomiast ważne jest to, proszę Państwa, że jeżeli ponosicie jakieś koszty kwalifikowane, najistotniejszy jest ten okres realizacji projektu. Bardzo często zdarzają się takie pytania, że mam dwa zadania. Jedno zadanie obejmuje pierwszy rok realizacji projektu, drugie obejmuje drugi rok realizacji projektu. I w pierwszym roku realizacji projektu ja mogę z czystym sumieniem ponosić koszty, które w praktyce są przyporządkowane do zadania drugiego. Innymi słowami, tak naprawdę, kwalifikowalność kosztów w ramach projektu rozpatrujemy w kontekście całej okresu realizacji całego projektu, nie w kontekście poszczególnych zadań. Bardzo często bywa tak, że Państwo dokonujecie zakupów, które odnoszą się do wszystkich zadań, nie tylko do tego, które obecnie realizujecie. Czasami bywa tak, że pod koniec projektu okazuje się, że znaleźliście jakiś wydatek, czy ponieśliście jakiś wydatek związany z zadaniem, które już się zakończyło. W kontekście rozliczenia finansowego nie ma znaczenia okres realizacji poszczególnych zadań. Liczy się okres realizacji projektu. Ten okres realizacji zadań bardziej ma taki charakter merytoryczny tak naprawdę. Nie finansowy. Jeżeli chodzi o kwestię wykazywania środków we wnioskach o płatność,
to możemy te koszty wykazywać zgodnie z zasadą memoriału. To znaczy, jeżeli Państwo na przykład macie listę płac, składacie wniosek o płatność i ta lista płac, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, one zostały już wypłacone, natomiast zaliczka do Urzędu Skarbowego czy też inne narzuty związane z tą listą płac nie zostały jeszcze napłacone, to i tak całą wartość tej listy płac i kosztów kwalifikowanych z nią związanych możecie wrzucić we wniosek o płatność. Natomiast jeżeli chodzi o raport końcowy, który wpływa w 60 dni po zakończeniu projektu, to raport końcowy ukazuje kwoty tak naprawdę już, jeżeli chodzi o zasadę kasową. To znaczy w raporcie, na dzień złożenia raportu wszystkie koszty muszą być już opłacone. We wniosku o płatność takiej obligacji nie ma. Może być po prostu metoda memoriałowa, natomiast raport końcowy musi już być metodą kasową. Tutaj, proszę Państwa, w tym punkcie jest też jeszcze kwestia różnic kursowych. To znaczy różnice kursowe nie są kwalifikowane w naszym programie. Czasami Państwo ponosicie koszty zakupu za granicą, dostajecie fakturę w walucie obcej i bywa tak, że taką fakturę księgujecie sobie najpierw memoriałowo i wychodzi Wam po kursie dnia dzisiejszego jakaś kwota w złotych. Potem opłacacie tą fakturę i wychodzi Wam inna wartość złotych, jeżeli chodzi o opłatę. I kosztem kwalifikowanym, który możecie wykazać we wniosku o płatność, jest tylko i wyłącznie ta data faktycznie poniesionego wydatku. Czyli z dnia zapłaty kwota w danej walucie przeliczona po kursie danej waluty w danym banku na dzisiaj. Jeżeli między tą datą rejestracji faktury a datą opłaty za tej faktury wyjdą jakieś różnice kursowe, to tak naprawdę jest to ryzyko po Państwa stronie. Z tego tytułu może być wyjść ta różnica kursowa na plus albo na minus. Nas to nie interesuje, liczy się tylko wartość faktycznie opłaconego wydatku. Jeżeli chodzi o kwalifikowalność kosztów, to musicie Państwo jeszcze mieć na uwadze, że przewodnik, on kategoryzuje koszty na poszczególne kategorie, natomiast on ma charakter otwarty. To znaczy możliwe są takie sytuacje, że dany wydatek może być poniesiony równie dobrze w jednej kategorii albo w drugiej. To wszystko zależy od specyfiki projektu i danej sytuacji. To jest jedna sprawa. A druga, wszystkie wymienione koszty w poszczególnych kategoriach mogą tak naprawdę ulec rozszerzeniu. Więc ten podział na kategorie i koszty przykładowe są tak naprawdę tylko takim pokazaniem Państwu logiki interpretacji kosztów. Tak naprawdę, żeby koszt był kwalifikowany, musi on spełniać zasady, które są tutaj opisane, to znaczy być zgodny z podpisaną umową, poniesiony w okresie kwalifikowalności, należycie udokumentowany, zgodny z zasadami przewodnika, niezbędny do realizacji projektu. I to jest najważniejsze. Czasami Państwo zdarza się ponosić jakieś, powiem tak kolokwialnie, dziwne koszty, to znaczy takie, że trudno było je przewidzieć. I wtedy najważniejsza zasada jest taka, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dany koszt jest niezbędny do realizacji projektu i bezpośrednio merytorycznie z nim związany. Natomiast pamiętajcie Państwo, że korzystając z dofinansowania centrum, tak naprawdę dysponujecie środkami publicznymi. A dysponowanie środkami publicznymi wiąże się z tymi dwoma zasadami, które są tutaj zaznaczone na żółto. To znaczy, dokonywanie wydatków ze środków publicznych musi odbywać się w sposób gospodarny, to znaczy na zasadzie dążenia do uzyskania osiągnięcia efektu przy jak najkorzystniejszej cenie. I to, proszę Państwa, nie oznacza dogmatu ceny. Uzyskanie efektu przy jak najkorzystniejszej cenie chodzi o to, żebym ja kupił coś, co jest najlepsze dla realizacji projektu, a nie najtańsze. I tutaj jest specjalna uwaga do osób, które pracują na uczelniach, są zobligowane podmiotowo do stosowania ustawy PZP i w związku z tym tam istnieje troszeczkę ten fetysz ceny. Proszę się starać z tego wyzwolić w praktyce i w mentalności. Następna zasada to jest to, że oczywiście te koszty, wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami przepisów krajowych i wspólnotowych. I teraz jak ta zasada przekłada się tak naprawdę na Państwa praktykę? Otóż
Jeżeli mamy w konsorcjum podmiot naukowy, jednostkę naukową i przedsiębiorcę, to jeżeli chodzi o stosowanie ustawy PZP, to jednostki naukowe są podmiotowo zobligowane do stosowania ustawy. Zatem odpowiedź jest taka, że wszystkie koszty ponoszone w projekcie przez jednostkę naukową muszą być zgodne z PZP. To jest sprawdzane przez audyt, przez kontrolę. Macie Państwo ramy tej ustawy, która przy dużym współudziale i lobbingu centrum została ostatnio zmieniona, żeby tak uwolnić Państwa z tego gorsetu, jeżeli chodzi o możliwość sprawnego wydatkowania środków. Natomiast przedsiębiorcy z tytułu tego, że otrzymują od nas dofinansowanie, nie są zobligowani do tego, aby stosować PZP. Czyli przez to, że Państwo otrzymujecie od nas dofinansowanie, nie jest to warunek, nie implikuje to potrzeby stosowania PZP. Jeżeli podmiotowo jesteście zobligowani, ją stosujecie, jeżeli nie, jej nie stosujecie. Natomiast cały czas zasady gospodarności, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, są utrzymane. I tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, w umowie jest paragraf 7. W paragrafie 7, przyznam się szczerze, że to tutaj nie chcę, jeżeli chodzi o to prawny aspekt tego, ono jest może tak troszeczkę skomplikowano opisane, ale to wynika, no, prawda, ze specyfiki prawa. Natomiast te zasady opisane w paragrafie 7 sprowadzają się tak naprawdę do dwóch istotnych kwestii, o których trzeba pamiętać. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o wydatkach, które przekraczają wartość 60 tysięcy złotych, to na bazie tych przepisów w paragrafie 7 umowy jest wymagane udokumentowanie rozeznania rynkowego. Przez to rozeznanie rynkowe my rozumiemy wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 dostawców plus ogłoszenie na stronie internetowej. Tam w tych paragrafach oczywiście są wyjątki, czasami nie ma 3 dostawców, czasami nie mamy strony internetowej, ja już nie wnikam w szczegóły. Proszę się zapoznać z tym paragrafem, mieć tą uwagę. Natomiast to, co jest najistotniejsze w tej kwestii, to jest to, że jeżeli nie obejmuje nas PZP, a mamy wydatek powyżej 60 tysięcy złotych, dokumentujemy nasze rozeznanie rynkowe i to, że te środki były wydane gospodarnie. I że dochowaliśmy należytej staranności, jeżeli chodzi o zapewnienie gospodarności wydania tych środków. Dodatkowo, proszę Państwa, jest jeszcze kolejny taki próg, o którym trzeba pamiętać. To jest przy wydatkach, które przekraczają 3,5 tysiąca złotych, a dostawca, kontrahent, zleceniobiorca, podmiot, który jest drugą stroną transakcji, jest przedmiotowo lub podmiotowo powiązany z którymś z członkiem konsorcjum, wymagana jest na to zgoda centrum. To znaczy, jeżeli są podmioty powiązane w jakikolwiek sposób, cała lista jak gdyby możliwych tych powiązań jest w tym paragrafie 7 umowy, wymagana jest zgoda centrum. To znaczy, bardzo często bywa tak, że Państwo, żeby zrealizować skutecznie projekt, musicie skorzystać z usługi konsorcjanta w niektórych przypadkach. Musicie Państwo czasami skorzystać z oferty podmiotu, który jest z Wami kapitałowo lub osobowo powiązany. Natomiast, żeby uchronić wydatkowanie środków publicznych od pewnych patologii, które może taka sytuacja rodzić, to znaczy transakcji między podmiotami powiązanymi, jest wymagana zgoda centrum. Jeżeli Państwu z rozeznania rynkowego, z logiki projektu, czy z innych jakichkolwiek przesłanek wyjdzie, że najbardziej gospodarnym i efektywnym wydatkiem będzie wydatek związany z kontraktem z takim podmiotem powiązanym, zwracacie się Państwo pisemnie o zgodę na taki wydatek do centrum. My analizujemy taki koszt pod względem rzetelności, pod względem zasadności i wydajemy lub nie wydajemy zgodę. I to jeżeli chodzi o kwestię dokumentowania rozeznania rynkowego i gospodarności wydatków, to jest tyle. Te dwa progi, 60 tysięcy, gdzie trzeba mieć na uwadze udokumentowanie ofertowania i 3,5 tysiąca złotych, jeżeli to jest podmiot powiązany. Nawet jeżeli jest taka sytuacja, że mamy konsorcjum składające się z 3 podmiotów i ja będąc w konsorcjum dokonuję zakupu powiedzmy wartości niematerialnych i prawnych u podmiotu, który jest powiązany z moim partnerem, też jest niezbędna zgoda centrum. Tutaj patrzymy w kontekście całego konsorcjum, wszystkich konsorcjum, które są, wszystkich podmiotów, które są w konsorcjum. Proszę Państwa, zaraz jak przejdziemy do katalogu kosztów kwalifikowanych,
Jest kwestia ustalania wartości kosztu kwalifikowanego, szczególnie w kontekście amortyzacji księgowej, czy wartości materialnych, prawnych, czy środków trwałych. I tutaj w tym punkcie na dole 3.2 jest taka informacja, która mówi o tym, że te księgowe aspekty odpisów amortyzacyjnych i tego typu spraw, tak naprawdę podstawą jest wasza polityka rachunkowości. Czyli określenie wartości danego odpisu amortyzacyjnego oczywiście jest na bazie wewnętrznej polityki rachunkowości, która musi oczywiście bazować na ustawie o rachunkowości i innych aktach prawnych w tym zakresie. Natomiast państwo skupiacie się na tym, jak to u was wygląda w instytucji. I ważny jest aspekt taki, że ta polityka rachunkowości, ona musi być tak naprawdę jednolita dla całej jednostki, dla całego podmiotu. I takie sytuacje, kiedy zmieniamy tą politykę rachunkowości pod konkretny wydatek i moment, no są niedopuszczalne. Jeżeli zmieniamy tą politykę rachunkowości, bo uznajemy, że jej zmiana jest zasadna i celowa, to zmieniamy ją w skali całej jednostki. To też jest sprawdzane w czasie kontroli. To jest kolejny punkt, jeżeli chodzi o dokumentowanie poniesionych kosztów. Ja o tym wspomniałem wcześniej, że wszyscy państwo jesteście zobligowani w ramach realizacji projektu do wyodrębnienia oddzielnych kodów księgowych związanych z wydatkami i kosztami na projekt. Dlatego odstąpiłem od tej formuły prowadzenia prezentacji, a przeszedłem na pracę na konkretnym dokumencie, ponieważ tu jest wszystko. Odpowiedź na większość państwa pytań. Zwróćcie uwagę państwo na punkt 4.3. Tu jest nawet przewidziana taka sytuacja, jeżeli dany podmiot nie prowadzi ewidencji księgowej. Jak gdyby zachęcam państwa do zapoznania się z tym dokumentem, ponieważ on tak naprawdę odpowiada na 95% pytań, jakie mogą się pojawić w czasie aplikowania o dofinansowanie bądź też rozliczanie projektu. Zakaz podwójnego finansowania to jest raczej wszystkim państwu znany, nie będziemy teraz tracić na to czasu. Kwestia podatku VAT. To dosłownie w dwóch słowach. Tu jest to rozpisane, jak to wygląda w projekcie. Natomiast, proszę państwa, podstawowa zasada jest taka. Jeżeli wiemy, że wyniki, efekty naszego projektu będą oferowane na rynku, będzie transfer ich gospodarczy z tytułu komercjalizacji wyniku projektu, otrzymamy jakieś przychody, w zasadzie VAT nie powinien być kosztem kwalifikowanym. I ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, znaczy jest taka sytuacja hipotetycznie możliwa, ale ciężko mi sobie wyobrazić projekt GECON w programie, który naprawdę, jeżeli chodzi o jego jakość i logikę interwencji, jest według mnie jednym z najlepszych programów w centrum, żeby jakiś podmiot miał VAT kwalifikowany, to znaczy nie był nastawiony rynkowo. Tak naprawdę celem państwa jest wspólna realizacja projektu dla wymiernego efektu ekonomicznego. Dlatego w przeważającej większości przypadków ten VAT będzie wydatkiem niekwalifikowanym. Przedsiębiorcy w ogóle nie mają problemu tutaj nad czym się zastanawiać. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki publiczne, proszę państwa, pamiętajcie, że jest możliwość rozliczania tego VAT-u tak zwaną proporcją. To znaczy no, uczelnia, która siłą rzeczy, no, jest jej działalność skupia się na celach statutowych, a ta działalność komercyjna ma taki charakter incydentalny albo powiedzmy ograniczony, no czasami jest to problem z tym VAT-em, więc proszę się nie przejmować, od razu przyjmować rozliczanie VAT-u strukturą. To jest tutaj opisane w tym punkcie przewodnika. Można też się skontaktować z jakimkolwiek pracownikiem w dziale finansowym, który w pełni państwu wytłumaczy, jak to wygląda. Natomiast rozliczanie VAT-u strukturą jest takim ukłonem w kierunku państwa, żebyście z tytułu kwalifikowalności VAT-u nie tracili po prostu środków dofinansowania. Tu jest szczegółowo opisane kwestie VAT-u, jak ewentualnie dokonywać korekty VAT-u, który jest rozliczany strukturą, no ale to są już sprawy techniczne i może one nie mają takiego znaczenia w kontekście aplikowania o środki. Proszę państwa, kolejną sprawą jest wkład własny, który budzi dużo wątpliwości i dużo pytań. Wkład własny bardziej omówimy sobie w załączniku, który jest do tego dokumentu, który tak bardziej przejrzyście ukazuje specyfikę tego problemu. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że za wkład własny uważamy wniesienie do projektu w składniku majątku lub pracy niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego. To znaczy jest tak, jeżeli jestem przedsiębiorcą, który dostał jakąś intensywność pomocy publicznej, 70% załóżmy, to 70% wszystkich moich kosztów jest dofinansowanie centrum, a 30% jest mój wkład własny. I w momencie, kiedy ponoszę koszty finansowe, kupuję coś, to tak naprawdę nie jest istotne teraz, z jakiego źródła ja opłacam ten wydatek.
czy opłacę go ze środków zaliczki, czy opłacę go z mojego podstawowego konta, a potem kiedyś sobie zrefunduję z zaliczki. Natomiast tak naprawdę każdy koszt trzeba mieć z tyłu głowy, że on jest w podziale. Pomoc publiczna i mój wkład własny. Że w danym momencie ten koszt ponoszę w całości ze środków własnych bądź w całości ze środków zaliczki, nie ma znaczenia. Bo w momencie rozliczenia ja we wniosku o płatność przedstawiam koszty moje, a one z boku mają tę tabelkę dofinansowanie i wkład własny. I zawsze funkcjonuje jak gdyby ten podział. Natomiast sytuacja jest troszeczkę inna, kiedy ja wnoszę wkład własny rzeczowy. I w domyśle wkład własny rzeczowy, on jak gdyby funkcjonuje w ten sam sposób. To znaczy wszystkie koszty w projekcie tak naprawdę muszą się dzielić na to dofinansowanie i wkład własny. Z tym, że ten wkład własny rzeczowy, on może zapełniać tylko tą kolumnę pod tytułem wkład własny. Znaczy dla prostoty przyjmujemy, że całość jest dofinansowana zgodnie z niezależnością pomocy publicznej, natomiast wkład własny to jest tylko ta część wkład własny. On nie może być objęty dofinansowaniem, ale zaraz sobie o tym powiemy. I proszę Państwa, to jest bardzo ważny aspekt, bardzo często podnoszony przez beneficjentów, to znaczy wartości niematerialne i prawne. Wkład rzeczowy mogą stanowić wartości niematerialne i prawne tylko pod warunkiem, że były nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych. I to jest ta uwaga. Wszystkie wartości niematerialne i prawne, jakie Państwo wypracowaliście u siebie w instytucji czy też przedsiębiorstwie, nie mogą być wkładem własnym. Tylko i wyłącznie know-how, patenty, licencje, innego typu wiedza, która jest zakupiona na rynku od osób trzecich. Bardzo często się zdarza, że Państwo chcecie wyceniać swoje własne patenty, wiedzę swojego zespołu. To nie może być wkładem własnym. To jest potencjał Państwa jednostki, instytucji do realizacji projektu, natomiast nie może być wkładem własnym. Dobrze. Ja może tak przelecę najpierw jeszcze na ten wkład własny, jak już zaczęliśmy, zanim przejdziemy do kosztów kwalifikowanych. Proszę Państwa, to jest schemat, który okazuje tak naprawdę logikę środków Państwa w projekcie. Mamy całkowitą wartość projektu. I całkowita wartość projektu dzieli się na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Kwalifikowane to są te, które są w przewodniku i w katalogu kosztów wskazane jako kwalifikowane. Wszystkie inne są niekwalifikowane. Tabele, które są załącznikiem do umowy, kosztorys i harmonogram, obejmują tylko i wyłącznie koszty kwalifikowane. O niekwalifikowanych jak gdyby my nie chcemy tego mieć w umowie i we wniosku o płatność. We wniosku o płatność jest taka linijka, gdzie Państwo możecie je wykazywać. Tak naprawdę dobrze, żebyście Państwo sobie je monitorowali i rejestrowali, bo to jest istotne później przy podziale praw własności w projekcie. Natomiast umowa i jej załączniki odnoszą się tylko i wyłącznie do kosztów kwalifikowanych. I te koszty kwalifikowane dzielą się na koszty dofinansowania i wkład własny. I ten wkład własny może się dzielić na pieniężny lub rzeczowy. I teraz, jeżeli ja ponoszę jakiś wydatek i dokładam do tego fizycznie moją złotówkę, jest to wkład pieniężny. Natomiast jeżeli ja mam jakąś wartość niematerialną i prawną, którą kiedyś sobie zakupiłem, ona już się w pełni zamortyzowała, a potrzebuję jej do projektu, mogę wycenić, ile by kosztowało tak naprawdę zdobycie tej wiedzy do realizacji projektu i wykazać to jako wkład własny rzeczowy. I ten diagram ukazuje też jedną ważną rzecz. To znaczy, że wkład rzeczowy nie może być wyższy niż wkład własny beneficjenta. To znaczy, jeżeli sobie wyobrazimy, że ten projekt, koszty kwalifikowane to jest 1 000 000 zł, dofinansowanie to jest 800 000, a wkład własny 200 000, to teraz ten wkład własny rzeczowy, on nie może być większy niż te 200 000, bo dofinansowanie nigdy nie może finansować wkładu własnego. Dlatego bierzecie sobie Państwo na tej logice, na tym diagramie koszty swojego projektu, tu wartość dofinansowania, tu wartość wkładu własnego, pełnię kosztów kwalifikowanych i wyliczacie, jaka jest wartość wkładu własnego, jaką musicie wnieść w projekt, żeby uzupełnić intensywność pomocy publicznej. I ta wartość wkładu własnego jest limitem na wartość wkładu o charakterze rzeczowym. I to jest właśnie tutaj napisane, to jest tutaj wyszczegółowione na czerwono. Proszę na spokojnie zapoznać się z przewodnikiem, tam jest naprawdę wszystko fajnie rozpisane, nie mamy czasu, żeby to wszystko analizować. Natomiast to jest ta istota. Proszę Państwa, żeby wkład własny był kwalifikowany w ramach projektu,
Przede wszystkim musi być skategoryzowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych. Podlega on ocenie merytorycznej pod kątem zasadności wniesienia do projektu. To znaczy, jeżeli Państwo wiecie, że macie jakiś wkład własny, rzeczowy, który chcecie wykorzystać w projekcie, musicie to wyraźnie zaznaczyć we wniosku o dofinansowanie. Musi być napisane we wniosku o dofinansowanie, tak, tego typu zasoby będą miały charakter wkładu własnego, rzeczowego, chcę je wnieść do projektu, ich wycena przyjmuje taką i taką wartość i sposób wyceny. I to jest podstawa, żeby ten koszt został uznany za kwalifikowany. Oczywiście ekspert sprawdza, czy jest zasadność wniesienia takiego wkładu do projektu, czy jego ocena jest rzetelna, jeżeli wystąpią, to będzie w czasie audytu czy kontroli, to jest sprawdzane, czy ten wkład własny został wyceniony rzetelnie. I proszę Państwa, też wiele problemów nastręcza wycena wkładu własnego niepieniężnego. I to jest bardzo ładnie tutaj w tym przewodniku, w tym punkcie piątym zaznaczone. Że tak naprawdę wy Państwo musicie się skupić na tym, żeby rzetelnie oddać faktyczną wartość danego dobra, którą wnosicie do projektu. I ta wycena oczywiście najlepiej jak jest dokonana przez rzeczoznawcę, no bo to jak gdyby daje nam tą pewność obiektywności. Albo według wartości rynkowej, za którą przyjmuje się przeciętną cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie tytułami tego samego rodzaju gatunku lub jeżeli nie można ustalić wartości rynkowej według wartości godziwej. Zgodnie z paragrafem ustawy o rachunkowości przyjmuje się dany składnik aktywu, który mógłby być wymieniony, ulegowany w transakcji. Śpieszę się niepotrzebnie, ale to jest jak gdyby, to jest przepis, wytyczna, która oddaje Państwu sposób szacowania wydatku. Czyli jeżeli ja dysponuję jakąś działką, nieruchomością, kawałkiem ziemi, które chcę wykorzystać do projektu, bo na tej ziemi będę musiał postawić prototyp, na przykład inteligentny dom, to ta ziemia może być moim wkładem własnym rzeczowym. Nie mam kosztu, to znaczy nie kupuję tej ziemi, więc nie mogę finansowo tego kosztu wykazać, natomiast chcę go wykazać jako koszt rzeczowy. Co ja robię? Biorę, uznaję, że pół hektara ziemi, załóżmy, jest potrzebne mi do realizacji projektu, dokonuję wyceny. Ile w okolicy, gdzie znajduje się ta nieruchomość, średnio kosztowałaby dzierżawa tego terenu na okres realizacji projektu? I wyjdzie mi, że to pół hektara w okolicy mogę wydzierżawić za daną wartość kwotową. Oczywiście dokumentuję, czy samemu, czy przez rzeczoznawcę w jakikolwiek sposób, jaka to jest wartość. I tą wartość wykazuję jako wkład własny rzeczowy w projekcie. Teraz jeżeli chodzi na przykład o budynki, hale i tego typu sprawy, jeżeli Państwo one są niezbędne do użycia dla projektu, to pamiętajcie Państwo, że one mogą być wkładem własnym rzeczowym pod warunkiem, że są całkowicie zamortyzowane. Bo jeżeli jakiś element majątkowy nadal podlega amortyzacji, on nie będzie w rzeczywistości takim klasycznym wkładem rzeczowym, tylko odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości tego elementu pomagają nam określić wartość wydatku kwalifikowanego. Więc jeżeli coś podlega amortyzacji, to odpowiednią część odpisu amortyzacyjnego związaną z wykorzystaniem danego elementu majątkowego na rzecz projektu wykazuje jako koszt kwalifikowany. Jeżeli mam coś całkowicie zamortyzowane, wtedy mogę to wycenić i wnieść do projektu. I to samo ma się w stosunku do wartości niematerialnych prawnych. Zakupiłem coś na zasadach rynkowych 3 lata temu, a teraz potrzebuję tej licencji, żeby wykorzystać na rzecz projektu i ta licencja cały czas podlega amortyzacji. Biorę odpis amortyzacyjny z danego roku, określam w jakim stopniu ten know-how był wykorzystywany na rzecz projektu i to jest mój wydatek kwalifikowany. Jeżeli ta licencja będzie używana tylko i wyłącznie na rzecz projektu, cały odpis amortyzacyjny z tego roku jest kosztem kwalifikowanym. Jeżeli tą licencję wykorzystuję do bieżącej działalności gospodarczej, a przy okazji i do realizacji projektu, biorę wartość odpisu amortyzacyjnego, tego know-how i ustalam proporcje, w jakim zakresie, w jakim procencie ten know-how jest używany na bieżącą działalność gospodarczą, a w jakim na rzecz projektu. Tu jest kolejny diagram. Może tutaj, jeżeli chodzi o tą wartość wkładu własnego, rzeczowego, to można mieć takie wrażenie, że jest on rozbudowany. Natomiast chodzi o to, żeby z różnych stron przedstawić Państwu logikę tego trudnego tematu. I tu jest podobny diagram, który nam mówi o wkładzie finansowym i on jest tak, dzieli się na pieniężny i rzeczowy, niepieniężny. I tu jest rozpisane, co może być, to słabo może troszeczkę widać, co może być tak naprawdę uznane jako
wkład własny niepieniężny. Czas. Czyli tak, towary, materiały wniesione do projektu nabyte przed okresem kwalifikowalności potwierdzone odpowiednim dokumentem. Jeżeli kupiłem zestaw odczynników kiedyś wcześniej i chcę sobie po prostu je wziąć do projektu, robię notę księgową lub biorę starą fakturę, określam, że dzisiejsza wartość rynkowa tych odczynników jest taka i taka, wnoszę do projektu. To co, punkt drugi, to co wcześniej mówiłem, wykorzystanie całkowicie zamortyzowanych środków trwałych. Bo jeżeli się amortyzują, bierzemy odpowiednią część amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne na warunkach rynkowych, to jest jeszcze raz podkreślenie. Amortyzacja z tytułu spadku wartości jakiegoś, czy też środków trwałych, czy wartości niematerialnych prawnych wykorzystywanych do realizacji projektu. No i nakłady wniesione przez strony trzecie. Tutaj troszeczkę chyba za czas wychodzę, prawda? Dobrze, proszę Państwa. To zanim jeszcze już błyskawicznie przejrzymy sobie katalog kosztów kwalifikowanych, jest kolejna sprawa. Musicie Państwo mieć na uwadze, że to jest projekty, które są realizowane blisko rynku, kończą się powstaniem prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Załącznik trzeci do tego przewodnika mówi o tym. Tu na żółto jest zaznaczony fragment, który jest zawarty w umowie. To znaczy, jeżeli Państwo w ramach projektu stworzą prototyp, instalację pilotażową lub demonstracyjną, to wykorzystanie jej komercyjne powoduje to, że musicie Państwo dochód z tytułu wykorzystania tej instalacji czy też prototypu do nas zwrócić w okresie do 5 lat od zakończenia realizacji projektu lub w okresie do końca amortyzacji tego prototypu instalacji pilotażowej, w zależności, który okres jest krótszy. Jeżeli zgodnie z Waszą polityką rachunkowości prototyp całkowicie zamortyzuje się w ciągu 3 lat, ten dochód oddajecie z okresu 3 lat. Jeżeli amortyzuje się 7 lat, to w ciągu 5 lat, która data wystąpi wcześniej. Najbardziej istotne to jest to, że ten zwrot z tytułu komercyjnego wykorzystania dochodu, on się odnosi tylko i wyłącznie do podmiotów, które otrzymują pomoc publiczną, czyli przedsiębiorcy. I ten dochód wykorzystywany jest tylko i wyłącznie z komercyjnego wykorzystania takiego prototypu instalacji. To znaczy, dochody uzyskane z komercjalizacji know-how nie podlegają zwrotowi. Jeżeli Państwo instalację pilotażową obok zbudujecie analogiczną instalację z własnych środków i komercyjnie na niej funkcjonujecie, też nie zwracacie dochodów. Tylko i wyłącznie komercyjne wykorzystanie tego elementu, jakim jest prototyp czy też instalacja pilotażowa, podlega zwrotowi. Ten dochód obliczany jest ex post, czyli faktycznie ten dochód uzyskany z wykorzystania komercyjnego i obliczenie to jest dokonywane w sposób zgodnie ze wzorem, który tu jest na żółto zaznaczony, to znaczy suma przychodów minus suma kosztów operacyjnych. I Państwo tak naprawdę musicie sobie zidentyfikować koszty operacyjne związane z funkcjonowaniem tego prototypu czy instalacji i przychody, jakie uzyskujecie. Czasami wymaga to jakiegoś klucza podziału, to znaczy mam ten prototyp, na którym robię jakieś elementy, które potem wkładam w jakąś większą całość i to sprzedaję, prawda? Więc jest to komercyjne wykorzystanie tego prototypu i trzeba sobie wyliczyć, w jakim stopniu ten element, który robię na prototypie, przynosi mi komercyjne korzyści. Drugie pytanie z życia wzięte od beneficjentów, że w ramach projektu powstanie instalacja, jakiś generujący prąd element i ten prototyp będzie potem wykorzystywany w bieżącym funkcjonowaniu jednostki. I teraz proszę Państwa, to, że ja ten prototyp wezmę i on u mnie produkuje prąd, ale ten prąd używam sobie komercyjnie, to jest to komercyjne wykorzystanie prototypu, bo on dla mnie produkuje prąd, który musiałbym gdzieś zakupić. Zatem moje koszty operacyjne to będzie funkcjonowanie tego generatora, prototypu, a moim dochodem będzie tak naprawdę wartość energii elektrycznej, którą z tego tytułu uzyskam. Ale to już są skomplikowane przypadki i tutaj już prosimy o kontakt z odpowiednią osobą w dziale finansowym. Natomiast tutaj jest wszystko w pełni opisane, jak wygląda tak naprawdę zasady wyliczenia tego dochodu z komercyjnego wykorzystania prototypu instalacji. Jest przykład liczbowy, który pokazuje, jak to liczyć. No i oczywiście zachęcam do korzystania z wysoko wykwalifikowanych pracowników działu finansowego, jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy w tym zakresie. Czy ja mam jeszcze 15 minut? 10, dobrze. Proszę Państwa, to w 10 minut szybko. Jeżeli chodzi o katalog kosztów kwalifikowanych,
Zaczynamy trochę może od dziwnej kategorii. Proszę się zapoznać z tym, ponieważ to jak gdyby pomaga Państwu określić kosztochłonność projektu i analiza tego katalogu pomaga Państwu wypełnić wniosek o dofinansowanie. Mówimy o takiej kategorii, która nazywa się koszty operacyjne. Mamy na myśli tutaj środki eksploatacyjne i podobne produkty ponoszone, które wykorzystuje się w związku z realizacją projektu. W ramach tej kategorii są materiały, drobny sprzęt laboratoryjny. To jest zaznaczone na czerwono. Wszystkie elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej są w kategorii OP. Czasami ten koszt może mieć charakter czysto aparaturowy, to znaczy kupuję jakąś aparaturę, ale ona będzie składnikiem prototypu i w związku z tym wykazują w kategorii OP. Czyli wszystko, jak buduję instalację pilotażową lub prototyp, kupuję elementy, które się na to składają, oddaję prototyp, on podlega homologacji, wpisuję go sobie do środków trwałych i zaczynam amortyzować. Czyli wszystko, co do momentu rozpoczęcia amortyzacji prototypu, wszystkie koszty związane z jego budową są w kategorii OP. Koszty usług doradczych są następnie w tej kategorii, usługi obce, szkolenia pracowników realizujących zadanie badawcze. To jest bardzo istotne, jeżeli Państwo wiecie, że będzie potrzeba szkolenia, trzeba to wskazać we wniosku o dofinansowanie, ponieważ my nie finansujemy takich zwykłych szkoleń. To muszą być szkolenia, które wynikają ze specyfiki projektu, to znaczy jest nowa aparatura, potrzeba przeszkolić osoby, żeby ją mogły obsługiwać. Jest to, merytoryka projektu jest bardzo nowa i potrzeba wysłać pracownika na jakieś szkolenie, które wskaże mu nowe jakieś zagadnienia w tej dziedzinie. Tylko tak tego typu szkolenia są kwalifikowane. Trzeba je wskazać w wniosku o dofinansowanie. Jeżeli się zdarzy, że Państwo, projekt jest tak, że może się pojawić jakaś potrzeba w trakcie realizacji projektu, wtedy prosicie Państwo nas o zgodę, to znaczy kontaktujecie się z opiekunem merytorycznym tudzież finansowym. Koszty promocji prowadzenia rachunku bankowego. I to, co tu jest na żółto, to jest taka informacja, że istnieje możliwość rozliczania w ramach kategorii OP kosztów wymienionych w kategorii O. Oto są koszty ogólne, które rozliczane są ryczałtem. Jeżeli są one niezbędne i bezpośrednio związane z merytoryką realizowanego projektu. I proszę Państwa, w kategorii O kosztów ogólnych macie ryczałt 25% od wszystkich kosztów bezpośrednich minus kategoria E, czyli podwykonawstwo. I teraz przyporządkowanie, rozróżnienie jest takie. Jeżeli do określenia wartości kwalifikowanej danego kosztu potrzebuje zastosować metodologię lub klucz podziału, będzie to w kategorii O. Jeżeli takowej metodologii lub klucza podziału nie muszę stosować, może być w kategorii OP. Czyli jeżeli chodzi o prąd elektryczny, jeżeli mam jeden licznik na cały instytut i żeby określić, ile ja zużywam prądu do projektu, muszę zrobić jakąś kalkulację, będzie to w ryczałcie. Natomiast jeżeli ja prądu tego zużywam bardzo dużo i mam licznik w mojej sali, w której realizuję projekt, mogę wskazać, że to jest koszt bezpośredni, który mogę wykazać w kategorii OP, bo mam rzetelnie, obiektywnie określoną wartość tego kosztu. I tak jest z wszystkimi innymi kosztami. Proszę się tutaj kierować bardziej logiką i definicją tych kosztów niż tym, co jest wpisane w katalogu w punkcie O i OP. Bardziej chodzi o rodzaj. Ten sam koszt w jednym przypadku może być bezpośrednio w kategorii OP albo w kategorii O. Proszę Państwa, następnie koszty wynagrodzeń. W kategorii W macie Państwo wynagrodzenia razem ze składkami pozapłacowymi kosztami tych wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. I mamy tutaj na myśli zarówno taki personel czysto naukowy, personel techniczny, pomocniczy, kierownik projektu czy broker technologii. To są te osoby, które są rozliczane w kategorii W. Wszystko, co jak gdyby nie ujmuje się w tej definicji, to będzie w kategorii OP. Znaczy administracyjny personel, wszystko, co jest związane jak gdyby z funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa, jednostki i ciężko jest wyodrębnić, w jakim zakresie dana osoba zajmuje się projektem. Proszę Państwa, i tutaj jeszcze jest ta jedna uwaga, jeżeli chodzi o koszty wynagrodzeń. Jest generalnie tak, że może być wynagrodzenie tak naprawdę rozliczenie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie, albo na podstawie listy płac. I teraz jeżeli mamy zatrudnionego na umowę o pracę pracownika i on w jakimś zakresie będzie brał udział w projekcie, nie w pełnym etacie, to mamy dwa sposoby. Ten, który jest przez centrum najbardziej rekomendowany, to jest podpisanie aneksu o umowę o pracę. Czyli w aneksie wskazuje, że w tym okresie realizacji projektu oddelegowuje ciebie pracowniku w takim zakresie opis czynności, jakie będą związane z projektem, do realizacji projektu. I określam, że to oddelegowanie
to jest na przykład 30-40%, czyli wartość czasu pracy, jakie pracownik będzie spędzał na wykonanie zadań w projekcie. Natomiast jeżeli mam pracownika, który będzie brał udział w projekcie, natomiast ciężko jest określić, czy to będzie 30%, 15%, 50%, 70%, bo on będzie miał taki charakter incydentalny, zakładam mu kartę czasu pracy. I jeżeli pan Kowalski będzie musiał przyjść raz na jakiś czas i na jakiejś maszynie popracować, a nie jestem w stanie określić, ile to będzie mu zajmować czasu, prowadzę mu kartę czasu pracy. Przy czym te dwa sposoby, oddelegowanie w aneksie do umowy o pracę i karty czasu pracy, to są dwa oddzielne sposoby. Jeżeli kogoś oddelegowaliśmy do projektu w wymiarze 30% jego zaangażowania, to nie zakładamy mu karty czasu pracy. Bo to jest właśnie ta uwaga, która bardzo często Państwu umyka. Okej, okay, tutaj jest rozpisane, jakie narzuty na wynagrodzenia są kosztem kwalifikowanym. Proszę Państwa, aparatura. W porównaniu z pierwszą edycją programu nastąpiła istotna zmiana. To znaczy, jak widzicie Państwo, my też bierzemy feedback od Państwa i jak gdyby przerabiamy naszą dokumentację i zasadę tak, żeby wyjść naprzeciwko Państwu oczekiwań. Jeżeli chodzi o zakupy aparatury, one znajdują się w kategorii A razem z kosztami wartości materialnych i prawnych. I zwróćcie Państwo uwagę, że koszty wartości materialnych i prawnych są finansowane, jeżeli zakupione te wartości wykorzystywane są na 100%, jeżeli one nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby projektu lub ich całkowity okres dokowania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem kwalifikowanym jest odpis amortyzacyjny. W przypadku aparatury nie ma takiej obligacji. To znaczy, innymi słowy, w GECON-ie 1, jak ktoś tam miał projekt albo aplikował, było tak, kupiłem aparaturę, która była niezbędna dla realizacji projektu, ale jej okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wychodził poza okres realizacji projektu, mogłem jako koszt skwalifikowany wykazać tylko odpisy amortyzacyjne z okresu realizacji projektu. W GECON-ie 2 i we wszystkich programach, które od wiosny startują w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, takiej obligacji nie ma. Żeby całą wartość zakupu danej aparatury wykazać jako koszt kwalifikowany i wrzucić we wniosek o płatność, niezbędne jest spełnienie przesłanek, które są opisane tutaj. Czyli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, aparatura i inne urządzenie nie stanowi dużej infrastruktury badawczej, środek trwały jest wpisany w rejestr środków trwałych, aparatura jest opisana we wniosku o dofinansowanie i w takim załączniku, który pokazuje wartość zakupionej przez Państwa aparatury. Jednostka nie dysponuje aparaturą środkiem trwałym, który mógł być użyty zamiennie. Jeżeli są spełnione te wszystkie przesłanki, wrzucacie Państwo 100% zakupu danej aparatury bez względu na to, że odpisy amortyzacyjne wychodzą poza projekt. Natomiast oczywiście trzeba mieć tutaj na uwadze gospodarność, bo jeżeli ja wykorzystać taką aparaturę, mogę ją wyleasingować, zlecić badania na zewnątrz, ja nie mam obligacji kupować tej aparatury i to też jest jak gdyby oceniane przez recenzentów. Czy zasadne jest kupowanie sprzętu za 400 tysięcy złotych, czy nie lepiej jest tak naprawdę zlecić badanie, bądź też wyleasingować taki sprzęt. Jeżeli aparatura, którą Państwo kupujecie, nie jest wykorzystywana tylko i wyłącznie na rzecz projektu, znaczy używacie ich do innych zadań, to rozliczacie ją nie wrzuceniem faktury do wniosku o płatność, ale za pomocą odpisów amortyzacyjnych. Oczywiście w takim zakresie, w jakim ona jest, w jakim jej użycie związane jest z realizacją projektu. I tu jest uwaga, koszty wykorzystania aparatury i innych urządzeń, które stanowią dużą infrastrukturę badawczą, dokonujemy rozliczenia tego kosztu tylko i wyłącznie za pomocą odpisów amortyzacyjnych. Tutaj chcę Państwu zwrócić uwagę, że całe zasady finansowania, rozliczenia projektu są jednolite zarówno do przedsiębiorcy, jak i dla jednostki naukowej. Duża infrastruktura i przedsiębiorca, i jednostka naukowa mogą rozliczać tylko i wyłącznie amortyzacją. Natomiast wartość kosztów ogólnych ryczałtu jest taka sama też dla przedsiębiorcy, jak i dla jednostki. Jeżeli chodzi o dużą infrastrukturę, Państwo sami decydujecie. Jeżeli kupujecie element, który może pracować samodzielnie i kosztuje 700 tysięcy, jest dużą infrastrukturą. Jeżeli kupujecie cztery elementy po 400 tysięcy i żeby one
żeby one były funkcjonalne, trzeba je połączyć, no to wychodzi wam 1 600 000, jest duża infrastruktura. A jeżeli każdy z tych elementów, biorąc pod uwagę oczywiście specyfikę projektu i tego elementu, może pracować oddzielnie, to mam 4 elementy po 400, więc nie jest to duża infrastruktura. No ale to już jak gdyby musicie państwo sobie określić, to biorąc pod uwagę specyfikę projektu danego zakupu, no i sens. Jeżeli chodzi o rzetelne wykorzystanie środków, także odpłatne korzystanie z aparatury jest jak najbardziej kosztem kwalifikowanym. Możecie państwo zlecać jakieś badania na zewnątrz, możecie leasingować taki sprzęt. Tutaj kosztem kwalifikowanym jest rzeczywiście poniesiony koszt, czyli rata kapitałowa w projekcie. Nie można wrzucać wszystkich kosztów, które niezwiązane są z finansowaniem leasingowanego sprzętu. Proszę państwa, koszty gruntów i budynku bardzo rzadko się pojawia, zdarza się czasem. To się sprowadza tak naprawdę do dzierżawy gruntów lub amortyzacji budynków. Jeżeli wykorzystuje halę, odpisy amortyzacyjne, budynek jaki wykorzystuje odpisy amortyzacyjne w zakresie, w jakim, one, w jakim część tego budynku służy na potrzeby projektu i przez okres jaki, wykazuje koszt kwalifikowany. Bardzo często widziałem w pierwszym GKON-ie zdarzało się tak, że państwo w tej kategorii wrzucacie wykorzystanie jakichś powierzchni biurowych. Teoretycznie to powinno być w kategorii OP, ale dopóki jest to wydatek bezpośredni, tak naprawdę drugorzędne ma znaczenie, czy jest w kategorii G czy OP, żeby był zasadny i niezbędny do realizacji projektu. Natomiast pamiętajcie państwo, że nie ma grzechu, jeżeli ja jakiś wydatek wykażę w kategorii G albo w OP. To naprawdę nie ma znaczenia. To ma, te podział na kategorie ma państwu pomóc bardziej niż utrudniać, więc nie ma co wchodzić czasami w jakieś rozważania, czy bardziej G, czy bardziej OP na przykład. Po prostu, jeżeli on jest bezpośredni, my nie znosimy jakichś większych pretensji. Jeżeli trzeba, to przesuwamy te wydatki. Natomiast, proszę państwa, ważna jest kategoria E, która się też bardzo zmieniła w stosunku do pierwszej edycji. To znaczy w kategorii E są teraz koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecenie trzeciej, stronie trzeciej, części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. To znaczy, jeżeli ja zlecam jakiemuś człowiekowi analizę materiału z próbek i ten człowiek siedzi u mnie w laboratorium na umowę o pracę zlecenie, i te próbki bada przy wykorzystywaniu całego mojego potencjału, nie jest to podwykonawstwo. Natomiast jeżeli ja z takim człowiekiem podpiszę umowę o tą analizę próbek, a on analizuje je gdzieś u siebie, gdzieś indziej, no jest to już klasyczne podwykonawstwo. I to podwykonawstwo sprowadza się do takiego aspektu merytorycznego. To, co jest tutaj na żółto, nie uznajemy za podwykonawstwo czynności pomocniczych niezbędnych do wykonywania zadań w projekcie, takie jak usługi prawne, księgowe. Jak zlecę założenie strony internetowej, nie jest to podwykonawstwo. Jak zlecę druk materiałów, nie jest to podwykonawstwo. To są takie typowe czynności, które każda jednostka, żeby funkcjonować, musi wykonywać. Natomiast jeżeli ja zlecam coś, co ma charakter głęboko merytoryczny, to jest to wtedy podwykonawstwo. To jest, ja wiem, że ta granica czasami jest płynna, bardzo często się państwo o to pytajcie się, bo no to jest powiedzmy taka sprawa, która jest płynna, natomiast no, kierujcie się tą definicją. Musi być merytoryka, musi być aspekt badawczy w tym, co ja zlecam na zewnątrz. Jeżeli nie ma aspektu badawczego, tylko bardziej techniczny, druk, promocja, strona internetowa, księgowość i tak dalej, nie jest to podwykonawstwo. I tutaj pragnę zwrócić uwagę, to jest we wniosku o dofinansowanie, że na tą kategorię jest limit. W ramach tej kategorii budżet przedsiębiorcy może obejmować tylko 70%. To znaczy kategoria E nie może mieć wartości większej niż 70% całkowitych kosztów, jakie ponosi dany przedsiębiorca. Zbliżamy się już ku końcowi. Jeżeli chodzi o koszty ogólne, proszę państwa, to jest ta definicja, o której wspomniałem tutaj na żółto na dole. Czyli to są takie koszty, których wielkości nie można jednoznacznie przyporządkować do projektu lub których przyporządkowanie wymaga tego klucza podziału. Przykład z licznikiem i energią jest tutaj adekwatny. I w ramach tej kategorii... O, no dobrze, już nie będę się kombinował z przesuwaniem. Mieszczą się tutaj te koszty jak wynajem, adaptacja pomieszczeń, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego i technicznego. I akurat ten personel zarządzający, no to on zawsze w tych kosztach pozostanie. Nie wyobrażam sobie, żeby wyliczać księgowej 0,03% zaangażowania w projekt. Jak gdyby to jest cały czas ta logika. Natomiast coś takiego jak adaptacja pomieszczeń, jeżeli ja adaptuję cały budynek, na po prostu jest jego renowacja, no to w kosztach ogólnych ten element, który wiąże się z projektem.
projektem. Jeżeli ta adaptacja pomieszczeń wymaga, żebym ja ten budynek no, troszeczkę przeadoptował konkretnie pod projekt, znaczy mam fakturę, że to jest adaptacja pomieszczenia, dajmy na tą instalację, czy podbudowę prototypu, jest ona niezbędna i związana tylko i wyłącznie z projektem, mogę to wykazać w OP. Więc jak gdyby cały czas jest tutaj ta logika, czy to jest wydatek, który ma taki charakter ogólny, czy to jest bezpośredni do realizacji projektu i mogę rzetelnie ocenić jego wartość. Proszę Państwa, zatem wartość ryczałtu, koszty ogólne rozliczane są jako procent, są rozliczane jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu z wyłączeniem kategorii E. Czyli O to jest suma kategorii, koszty ogólne to jest suma kategorii koszty operacyjne, wynagrodzenia, aparatura, grunty razy maksymalnie 25%. Zauważcie Państwo, poszliśmy jak gdyby w kierunku Państwa uwag. Nie ma podziału, jeżeli chodzi o wartość kosztów ogólnych z tytułu jak gdyby formy beneficjenta. Przedsiębiorca, uczelnia wyższa zawsze jest 25%. Te koszty ogólne oczywiście rozliczane są ryczałcem. Wykonawca nie ma obowiązku zbierania faktur, dokumentów księgowych. Po prostu musi tylko ewidencjonować wartość tych kosztów ogólnych poleceniem księgowania na odrębnej ewidencji księgowej projektu. Czyli w rzeczywistości faktycznie jednostka musi ponosić jakieś koszty, które są jedną sumą przeksięgowane na ewidencję księgową projektu. I to sformułowanie max 25% oznacza przede wszystkim to, że jeżeli Państwo w realizacji projektów podobnego typu jesteście w stanie obiektywnie stwierdzić, że mieliście niższe koszty operacyjne, można je przyjąć odpowiednio mniejsze. Jest to jak najbardziej wskazane, mile widziane, racjonalizacja wydatków. Natomiast max 25% nie oznacza, że razem z wnioskiem o dofinansowanie musicie Państwo składać jakąś metodologię, czy wypisywać, jakie te koszty są. Tego nie trzeba robić. Po prostu wpisujecie we wniosku o dofinansowanie procent, jaki macie ryczałtu i kwota tej kategorii, jaka wynika z tego procentu. Dziękuję bardzo za uwagę. Trochę nawet się udało. Ale jeszcze chcę. Dziękujemy bardzo. Kolega tutaj dużo informacji przekazał dotyczących zasad finansowania tej fazy B plus R. Niestety w związku z tym mamy lekkie opóźnienie. Zatem proponuję, abyśmy już trochę z opóźnieniem rozpoczęli przerwę kawową. Zapraszam Państwa na mały poczęstunek. Natomiast po przerwie zrobimy jeszcze krótki blok tych dwóch prezentacji, które miały być w pierwszej części, czyli Narodowy Fundusz przedstawi dane dotyczące fazy W i kolega ze strony NCBR przedstawi Państwu jeszcze zagadnienia prawne. Zapraszam z powrotem o godzinie 12:30.